Ja już kręcę, także jesteśmy live. Witajcie serdecznie. Jest dokładnie dziewiąta rano, w, w drugi piątek listopada 2022. No, dobrze, ten czas. Tak. Tak. No, dzisiaj jest dla bardzo szczególny gość i też taki tytuł jest szczególny. Zainspiruje nas Kuba, dlatego że Kuba w ogóle ma taki kanał na YouTube, pod no, tak zainspiruje". Tak, zainspiruje mnie Kuba. I o czym mówi Kuba w ogóle, czym się zajmuje, no samoorganizacja, zresztą ja nie będę tutaj wchodził, bo to Kuba sam się przedstawi, natomiast chciałbym powiedzieć, że sama organizacja jest jednym z elementów, dokładnie z filarów turkusu i dzisiaj będziemy o tym mówić i o ile wiadomo, że firmy technologiczne IT mocno w tym siedzą, przynajmniej dotykają tych narzędzi, to jednak no to jest przyszłość, tak, dlatego to o tym właśnie mówiłem w ramach turkusowych organizacji no i Kuba, bardzo Cię witam serdecznie z Wrocławia. No z ha, tak, a gdzie ty jesteś dzisiaj? Właściwie to ja jestem tuż pod Wrocławiem, ale to dosłownie kilkaset metrów pod Wrocławiem w Smolcu, więc taka wioska. Aha. Świetna, okay. super. Powiem szczerze, przeprowadziłem się ostatnio i. Smolec. No to fajnie. Mamy już pierwszych ludzi, także jak nas słuchać, jak nas widać, to możecie napisać, czy nas dobrze słuchać witać. Nie, a my tu już pierwsze kawy popijamy i... No kawka i to jest o tej porze, to jest środek nocy dla mnie powiem tak, szczerze Tak, tak, tak. <głos》>. Na budzik miałem nastawiony dzisiaj rano, żeby wstać, bo normalnie <głos》> to bym do dziesiątej poleżał. No to trzeba pamiętać też, że konsekwencje się trzymamy tych drugich piątków i czasem wypada jakieś święto. Nie? Czasem ja nawet nie znam. Nie, nie, to nieważne czy nie nie święto. święto. W środku tygodnia też <głos》>. muszę mieć póci. To jest. Okay. No tak. Ja no to... nie jestem radnym ptaszkiem. No dobra, to, to ja, się co? Ja, może ja ci mogę. Tak, a ja ci oddaję głos w takim razie, ja się jakoś może schowam. No dobra, widać. no to witam wszystkich zgromadzonych. Ja nazywam się Kuba, jak już zostałem tutaj przedstawiony, dokładniej Kuba Drzazga, no i na co dzień zajmuję się trzema rzeczami. Pierwsza rzecz to wyciągam projekty z ruiny, nazwijmy to, z takiej sytuacji, gdzie jest już naprawdę bardzo, bardzo źle. No i czasami też no, ta rola ogranicza się do tego, że pomagam klientowi podjąć trudną decyzję, że no, trzeba wyciągnąć wtyczkę, no bo w zasadzie to już jest koniec, to już nie ma po prostu co, co zbierać. Dodatkowo też wchodzę czasami do organizacji i wprowadzam po prostu usprawnienia, usprawnienia na poziomie procesu, żeby dostarczać szybciej, więcej i bardziej przewidywalnie, czyli takie no powiedzmy flow efficiency na różnych poziomach. No i też staram się moim klientom pomagać w takiej kwestii, żeby dostarczali rzeczy, które mają po prostu więcej wartości. No bo często zdarza się na przykład, że no 20% tylko na przykład procent feature'ów aplikacji jest przez kogoś używane, 80% no po prostu jest, no a ktoś to musi zrobić, to są grube miliony, więc pomaga moim klientom tak bardziej z sensem pracować. Pomaga mi stworzyć wizję, strategię biznesową do tego wszystkiego. No i myślę, że też, co jest bardzo istotne, pomagam też pracować z ludźmi. No, czyli po prostu staram się zwiększyć zaangażowanie i poziom zadowolenia pracowników organizacji, z którymi współpracuję. No i czasami się muszę powiedzieć szczerze, pracować też z organizacjami, które są turkusowe. No, z takimi, które mówią, że są turkusowe też. O ile sam nie, nie czuję się absolutnie ekspertem od turkusu, to można powiedzieć, siedzę, siedzę w zwinności. No, a zwinność i turkus, no, delikatnie mówiąc, bardzo, bardzo się lubią. Zwinność generalnie to jest takie podejście, gdzie po prostu no, bardzo silne jest nastawienie na wartość biznesową i całkiem cały czas dochodzimy jakby do tego, żeby jak najwięcej dostarczać, na przykład zmieniając zakres po drodze, ucząc się nowych rzeczy, czyli bazuje to na empiryzmie. To tak, nie wiem, rękę bym położył na rozgrzany piec, no to co by się stało? No to bym się oparzył. I co, co bym zrobił? Szybko bym tą rękę oderwał. No i tak samo właśnie zwinność to jest takie takie, takie, takie różne, że tak powiem, Czucie rynku, czucie produktu, czucie procesu, że szybko po prostu wiemy, co jest nie tak. No i też tak na co dzień zajmuję się, można powiedzieć, rozwijaniem potencjału pracowników, czyli jestem szkoleniowcem zarówno ze skrama, jak i kanbana. No i jeszcze tutaj, może tak przy śniadaniu, powiem o swoim hobby. Uwielbiam robić właśnie wszelkiego rodzaju przetwory domowe, no zwłaszcza wędliny. Tu się mogę pochwalić. Ostatnio takiego Fuecika pysznego zrobiłem, czyli taką kiełbaskę dojrzewającą z pleśni. No ale dobra, do rzeczy może, bo. Także mi <noise> akurat... smacznie. No tak. Ja nie ukrywam, że ja bym mógł gadać po prostu o, o, o swoim hobby dwa dni. No a tu jest robota do zrobienia. Więc moi drodzy, udostępniam w takim razie ekran w tym momencie. Tutaj kodyt. I lecimy z koksem. Słuchajcie, co ja bym chciał dzisiaj osiągnąć? Dzisiaj chciałbym przede wszystkim pokazać Wam jakieś nowe perspektywy. Pokazać wam nowe obszary. No, ja mam też nadzieję, że tutaj przyjmiecie taką zasadę, że nie ma czegoś takiego jak świętość, że po prostu każdy może mieć swoje własne zdanie. No i pamiętajcie o takiej zasadzie agree to disagree. Jeżeli ktoś z Was stwierdzi, że. no to, co ja gadam, no nie jest prawdą, no to słuchajcie, zapraszam do dyskusji. W każdej chwili możecie coś tam zapytać. Myślę, że czat jest tutaj uruchomiony, więc pamiętajcie, dla mnie jest ważne, żeby jest, Was do refleksje refleksji pobudzić. No jeżeli jest, no to jest. Czat. Ja jak coś będę tutaj też publikował tak. na dole i, i propozycję mam też, żeby ukryć ten pasek z prezentacji. O. Dziękuję bardzo. To, i widzicie, i to jest właśnie podejście zwinne, feedback. <grym> A gdybyśmy nie mieli podejścia zwinnego, to byśmy zaplanowali coś sobie na całe, na, na całe szkolenie i na końcu bym się dowiedział, że coś było nie tak. Więc tutaj mamy wbudowane pętle zwrotne w proces. O to chodzi. Słuchajcie, więc ja też mam nadzieję, że pobudzę Was do refleksji. To dla mnie to jest po prostu czat. Jak ktoś z was stwierdzi, kurka wodna, no nie myślałem o tym w ten sposób. No rzeczywiście. No to to jest dla mnie po prostu super sprawa. Nie? No i w ogóle, no nowe podejście, może nowe koncepcje jakieś poznacie. No i w ogóle mam nadzieję, że zastosujecie to w praktyce, że potraktujecie te kwestie, o których będziemy tutaj mówić. No, jako pewnego rodzaju narzędzia. Narzędzia, które no już no może nie od jutra, bo jutro jest wolne, ale od jakiegoś tam najbliższego dnia roboczego wprowadzicie w życie. No i w ogóle, słuchajcie, też no, nie mamy tutaj, wiecie, no, trzech dni, nie są to studia podyplomowe, <laughs> tak samo. No to ja myślę, że potraktujcie też trochę te kwestie jako takie ziarenko, które gdzieś tam można zasiać, i no, mam nadzieję, że tu już co, coś zadbacie o to, żeby coś z niego. Wyrosło. Czy to będą takie zajawki, może trochę na niektóre rzeczy, nie? czyli też dużo zależy tutaj od Was. No i teraz, jeżeli chodzi o agendę, no to bierzemy na temat tutaj samoorganizację, więc najpierw zastanowimy się, czym jest samoorganizacja, później, jaką wartość niesie za sobą samoorganizacja, no a później, chyba najtrudniejszy element, jak w ogóle ją wprowadzić, jak zrobić, żeby samoorganizacja, no w cudzysłowie, Zażarła. No i tutaj zaczniemy, w zasadzie eksperyment zrobimy mały. Zobaczymy, jak to się w ramach turkusowego śniadania sprawdzi. Zrobimy ćwiczenie. Wyślę wam, moi drodzy, tak zwanego linka do murala. No i zobaczymy po prostu, jak wam, jak wam w jego przypadku pójdzie. Więc tutaj wysyłam na czacie tego linka, już moment. Czat. Super, ja tego linka jakby co prześlę dalej na pozostałe social media, jeżeli będzie potrzeba. Dobra. Tak. I e... chyba tak zrobię, bo widzę ja wysłałeś wys... go na private message, także już wysyłam. Aha, ja nie social. umiem chyba inaczej, chyba nawet nie mogę, to poproszę okay. o pomoc. Idę do Murala. I zaraz tutaj ja tylko zadanko będzie. Dodam, że Mural jest bezpiecznym, powszechnym narzędziem do takiej interakcji w internecie. Mhm. No tak, to jest, krótko mówiąc, no nic, żadna, żadna jakaś skomplikowana technologia. Po prostu będziemy mieli swój taki bordzik, na którym można sobie po prostu wspólnie podziałać. No i nie ukrywam też, że taka interakcja w przypadku właśnie pracy zdalnej no, wpływa pozytywnie na samą organizację, więc też nie ukrywam, jest to jakaś wartość dodana tutaj. Kliknijcie na linka, anonimowo się tutaj logujecie. Jak nie zadziałam, no to trudno, podziałamy bez. Inspekcja i adaptacja. To jest właśnie ten powiedzmy. empiryzm. Aha, no to wiesz. Znaczy. Podstawowa kwestia w, w różnych projektach nie ma czegoś takiego, jak na pewno. No okej, okay. ładuje się pasek, no, i bardzo długo się ładuje, ale mam nadzieję, że się załaduje. To jest też no to trochę ciężkie narzędzie. No. A pewnie komplet. To zależy. No tak. Spoko, zaraz zobaczymy, jak ten, jak ten pomysł nie zadziała. O, widzę, że ktoś się pojawił. Czy to ty? Tak, to ja. Mhm. Tak, to ja. Zapraszamy, trzeba kliknąć i to się będzie ładować. Mhm. No bo jak się okaże, że to nie zadziała, no to trudno. Do odważnych świat należy. No, jest to jest bardzo raczej. dobre narzędzie. Od czasu COVID-a to wyszczeliło w kosmos, że tak powiem. Bo no ja powiem szczerze używam kilka razy w tygodniu, jak nie cały tydzień no. codziennie prawie. Podejrzewałem, że coś takiego powiesz. No, no widzisz. Bardzo <laughs> dobre narzędzia. No tak, ja muszę tutaj też w ogóle powiedzieć taką ciekawostkę, że, że, ten, no, że po prostu no, COVID no, bardzo ułatwił niektóre rzeczy tutaj. Odważył niektórych. No i rzeczywiście tak to się skończyło, że. Że rzeczywiście no, te tytuły takie zdalne no, działają świetnie, po prostu ludzie zaczęli ich używać, przekonali się. No Ja teraz na przykład wczoraj miałem ludzi z Londynu, z Indii na szkoleniach i, i ten. Ktoś prosi o jeszcze raz o link tutaj, w komentarzach. Tak, już. ale rzeczywiście no, nie wkleił się. W ogóle cześć, Aleksandrze, bo Aleksander się przywitał. Witamy. Sekundka, sekundka, bo LinkedIn jest taki bardzo specyficzny, jeżeli chodzi o streamy, działa, ale nie wszystko, także już tu ręcznie teraz po, podkleję. Powinno pójść. Dobra, to dajmy sobie jeszcze, tak myślę, z 30 sekund, jak się okaże, że temat nie zadziałał, to mamy plan B, słuchajcie. <słuchajcie> Żaden problem. Okej, okay, poszedł link. No i y mam nadzieję, że teraz będzie wszystko OK. Jakby, co to, Aleksandrze i Wojciechu, piszcie. No, a wracając na przykład wczoraj sobie ten, mogłem szkolić ludzi z Indii, z, z Wielkiej Brytanii i w zasadzie ten z mojego biureczka kochanego, z mojego pokoiku, więc COVID trochę mi ułatwił życie, bo inaczej byłoby to niemożliwe. Ludzie się po prostu nigdy nie przekonali, więc no, kryzys ma też swoje pozytywne aspekty, że ludzie próbują nowych rzeczy, innowacje. Nie? No ja tak tylko powiem, że trochę też pracuję w automatyzacji procesów m.in. między innymi w księgowości. I tam wiadomo, że papier króluje niestety, ale no, ci księgowi od tamtego czasu do, przynajmniej zaczęli mówić, że coraz mniej tego papieru, gdzie wcześniej, no. jeżeli chodzi o polskie realia, no to tylko papier, nie? Jasne. Bardzo często. No tak, słuchajcie, wiecie co ja widzę, że nikt nie dołącza do Murala, to wiecie co, zróbmy plan B. Ja w takim razie mam dla was na. Czacie zadanie. Napiszcie po prostu, czym w ogóle jest dla was samoorganizacja. tak może będzie najlepsze. Najlepiej. Tutaj Maciej jeszcze pisze, że dla mnie mural na telefonie się nie sprawdzi, bo. Dobra, to macie. To... słuchaj, nie ma co, szkoda po prostu twojego tutaj cennego udziału. Pozdrawiam Cię Macieju, pisz na na, ten, na czacie, czym jest samoorganizacja dla Ciebie. Jeżeli komuś udało się połączyć z muralem, to niech pisze po prostu, czym jest samoorganizacja używając karteczek. Double click i można dodać karteczkę, czym jest samoorganizacja. Słuchajcie, każdy kanał informacyjny tutaj jest dobry. I czat, i mural, po prostu tak, żebyśmy mieli o czym sobie chwilę pogadać. Lecicie z koksem, moi drodzy. Mhm. To dajmy sobie tak no. oddolne zarządzanie napisał Grzegorz Klimarczyk. No, to bardzo ważne, żeby na to zwrócić uwagę, że no, jeżeli mamy jakąś strukturę, no to to jest od dołu, a nie od góry. Bo to no niestety w wielu organizacjach na no opak to rozumieją właśnie. I tak prezes próbuje ludzi do samorganizacji. Y, y, zmusić. O, tutaj kurczę, no tu muszę powiedzieć, że Grzegorz bardzo dojrzale napisał OKR zamiast KPI. Ja to rozumiem, to co napisał Grzegorz, że to bardziej zarządzanie przez cele po prostu nie? i takie wspólne planowanie. No super, nie? no to elegancko. Co jeszcze macie, moi drodzy? Nie wszyscy naraz, raz, słuchajcie, po no, kolei nie wchajcie się tak. O, autonomia. Kurczę, super, że to napisałeś, Ewo. Bo to jest właśnie bardzo ważne, żeby też o tym pamiętać. To jest też w ogóle warunek konieczny, o czym sobie później powiemy, nie? że ludzie muszą poczuć autonomię i mieć autonomię autentyczną. Jeżeli tej autonomii nie ma, jeżeli ona jest pozorna, no to ta sama organizacja będzie taka, no, no słaba dosyć. Nie? Taka będzie, że niby jest, ale w sumie nie ma, więc jak najbardziej. Co tam jeszcze macie, moi drodzy? Ja to dodaję do Murala. Dobra, o dziękuję bardzo. to Będziemy od razu mieli. O tu jeszcze parę rzeczy do, do, doszło, fajnie. Wyzwolenie potencjału, no to powiem szczerze, brzmi mocno, ale to prawda, nie? Nowe możliwości, udrożnienie procesów, udrożnienie procesów, ale też to te oddolne, nie? Autonomia, oddolne zarządzanie to już było i zaangażowanie, no proszę. No, rzeczywiście tak jest, nie? No dobra moi drodzy, no to o tu jeszcze tak, dla mnie to możliwość przekonania, yy, przekazania grupie celu i nie bieganie za nimi i sprawdzanie, ufanie ludziom i dobra komunikacja. No to tutaj myślę, że Wojciech w dużej mierze no, temat, przepraszam, wyczerpał, zamknął, super, nie? więc ja właśnie też tak to rozumiem. No dobra, to słuchajcie, to teraz parę słów może od siebie tutaj dodam. Wracamy do prezentacji. Yy. Takie pytanie kontrolne. Widać to, co prezentuję, prawda? Już pokazuję. Jesteśmy. Widać to, co pokazujesz? Tak, widać to, co pokazujesz. Plus jeszcze tutaj Maciej napisał, że kiedyś dla mnie to był jakiś mniej sprecyzowany, ale dojrzały styl zarządzania. Teraz to bardziej patrzę na to, jak kultura pracy, środowisko, które pozwala na to, żeby w pewnych sytuacjach móc oddać władzę w ręce wykonawców. To, to słuchaj, to bym cię poprosił o taką pomoc też w przyszłości, jak coś zauważysz, bo ja nie widzę teraz czatu, ale no kurczę, super, że to zostało napisane. Najważniejszą rzecz wyciągam z tego, że to jest dojrzałe po prostu, nie? To jest super, bo w wielu organizacjach sama organizacja jest niemożliwa, bo organizacja jest po prostu no, kompletnie niedojrzała pod względem właśnie tej, te, te, tego zarządzania, że to tam jest takie właśnie podejście, że jest król na swoim tronie wasale i po prostu każdy tylko mikromanagement stosuje. Nie? No to to, to tak. rzeczywiście może się średnio organizację tam no, na początku mieć, da się ją rozwinąć, o czym później powiemy. Nie? Jeszcze Grzegorz tutaj napisał no. ten, ten sam od dojrzałych wypowiedzi kpr mhm. że to jest chaos. Ja tylko dodam, że Grzegorz no. razem z zespołem prowadzi w ogóle teraz turkusowe śniadania w Poznaniu i napisali teraz no. książkę o tym, jak to zrobili w swojej firmie, także możemy no, się spodziewać ciekawych odpowiedzi. Więc to ja bym tylko tu się ustosunkował, że to jest chaos, ale to nie jest taki zwykły chaos. Może inaczej, to wygląda jak chaos na pierwszy rzut oka, ale no w tym chaosie wyłania się bardzo silny porządek, że tak powiem. Właśnie tak jak tutaj akurat mam zdjęcie mrówek, można powiedzieć, to też ktoś, patrząc, tak z góry na mrówki, stwierdzi, ale tam jest bałagan, a tam. Tam wszystko jest na właściwym miejscu. Tam jest właśnie ultraporządek i jednocześnie tak wygląda to jak chaos. Ale podejrzewam, że jakbyśmy tutaj weszli w dyskusję, to okazałoby się, że mamy dokładnie to samo na myśli, tylko różnych pojęć używamy. Więc to jest takie trochę może. Ja bym powiedział, że z punktu widzenia tych osób na górze takie pogodzenie się z pewnym chaosem, a przynajmniej czymś, co wygląda, jak chaos, z czego coś się wyłania. Nie? No i tak jak mówiliście o tych inicjatywach oddolnych na przykład, czyli tutaj ja bym powiedział, że to decyzje są tutaj podejmowane wewnątrz zespołu, czyli z zespołu są po prostu one brane, czyli zespół sam o sobie decyduje, sam o sobie zarządza. Czyli to no właśnie to się wiąże też trochę z tą swoją autonomią. Czyli zespół jest trochę tak, no może nie, że zostawiony sam sobie, bo to absolutnie nie powinno tak wyglądać, ale no bardziej jest na zasadzie takiej, traktujemy was jak dorosłych ludzi, macie tutaj na przykład, no, no, no macie nasze zaufanie, weźcie to, zróbcie, nie? consider it done. I no tak, zamiast na przykład powierzyć ten, ten accountability jakiemuś menedżerowi. Jasne moi drodzy? Dobra. No tak, pytanie jasne, to mi napiszecie na czacie, czego ja nie przeczytam. Czyli jest to podejście aut takie przeciwne do mikromanagementu. W mikromanagementie, właśnie, no, jest takie podejście, że jedna osoba ma władzę i jest osobą decyzyjną w tym momencie, napędzającą różne rzeczy. Nie? Czyli, no tak, bez tej osoby to później jest tragedia, nie? nic się nie dzieje. I też y częściowo chyba o tym wspominaliście, że to jest pewnego rodzaju zarządzanie przez cele. No tutaj tak, nie wiem, teraz mamy czasy trochę wojenne, to mi się tak od razu to z gromem skojarzyło. Właśnie no, gromowcy tak działają, w ogóle wszyscy komandosi. Oni dostają wytyczne i oni za pomocą właśnie samoorganizacji no, te cele realizują. Tam nikt ich nie nadzoruje. Oni są po prostu, no, delikatnie mówiąc, dorośli, wiedzą, jak pracować ze sobą, jest to wyćwiczone. I po prostu używając mechanizmów samoorganizacji osiągają cele. Czyli to jest znowu ta autonomia i zarządzanie przez cele. I co jest dla mnie niesamowicie ważne, to było pewnego rodzaju takie objawienie dla mnie to jest uświadomienie sobie, że w zasadzie samoorganizacja jest czymś, z czym my się rodzimy. To nie jest tak, że to trzeba, wiecie, u ludzi po prostu ich tego nauczyć, tak jak całkowania. To jest też coś, co w zasadzie już kilkuletnie dzieci posiadają. Potrafią się zgrupować i razem różne cele osiągać. No może nie zawsze im to wychodzi idealnie, ale te mechanizmy gdzieś tam są. Nie? Czyli jakby tutaj zarządzanie z użyciem samorganizacji polega na tym, że po prostu uruchamiamy mechanizmy, które już dawno istnieją. No, nie, wyna nie, nie wynajdujemy koła od nowa, tak jakby. Nie? I tutaj też trzeba powiedzieć, że organizacja jest często kompletnie spontanicznym zachowaniem. Znowu, ja nie jestem tutaj, bym powiedział, kognitywistą, jakimś, jakimś psychologiem zawodowym, natomiast no, mam swoją taką hipotezę, że ja uważam, że właśnie zachowania samoorganizacyjne, no wręcz są chyba w tym, w ciele migdałowatym gdzieś tam usytuowane, właśnie w tym lizard brain, no, dlatego, że po prostu to jest kompletnie spontaniczne, to często jest poza zupełnie naszą racjonalną kontrolą. Po prostu część ludzi zaczyna ze sobą coś robić, mają jakieś zadań, po prostu działają. Nie? Na zasadzie dużego automatyzmu. To jest właśnie to, nie? czyli to jest mocno spontaniczne działanie. Jak na przykład karetka się pojawia gdzieś, jedzie sobie na przykład ulicą, no to zaczynają się kierowcy po prostu samorganizować, ustawiać. To nie jest tak, że oni się komunikują, gadają albo nawet myślą o tym. To jest odruch po prostu. Nie? Więc mam taką hipotezę, że gdzieś tam może to są takie wręcz pierwotne mechanizmy u jakiegoś właśnie naszego. No, delikatnie mówiąc, pradziadka takiego ewolucyjnego. I e, tak jak już mówiłem, zajmuję się szeroko rozumianą zwinnością. No i w zasadzie takie, no, dwie, dwie, dwa zwinne obszary, czy tam dwa zwinne narzędzia, których najczęściej używam, czy tam frameworki zamiast używać słowa metodologię. Używam e, skrama. No i w skramie samorządzanie jest po prostu no, must have'em. To jest, to jest podstawa to jest to taka jedna z flagowych rzeczy, jeżeli chodzi o skrama. No tak, to jest najpopularniejszy z chyba zarządzania. I w skramie samoorganizacja nosi nazwę samozarządzania. Niby szczegół, no ale mogę na to zwrócić uwagę. I też warto tutaj zwrócić uwagę, że są takie też podejścia, jak na przykład Kanban, czy w ogóle jakieś linowe podejścia związane z Toyotą. Nawet by się wydawało, że no to Toyota to przecież kurcze fabryki ma bardziej niż jakieś tam prace kreatywne wykonuje, takie na zasadzie wynajdowania czegoś, czy tam pisania softu, bardziej oni po prostu no, klepią tą samą Toyotę po raz któryś, to mimo wszystko u nich samoorganizacja też jest no, świetnym narzędziem, bardzo istotnym narzędziem. W Toyocie w zasadzie no, jest takie podejście, że zarządzaj przepływem i pozwól ludziom się samo zorganizować na podstawie tego, czyli Tutaj oni mają takie podejście: stwórz warunki do tego, że ludzie mogą być dorośli i sami się sobie radzić. Tam nawet sprzątaczka ma prawo pociągnąć taki, taki wielki, że tak powiem, sznurek, andon on się nazywa, i wtedy cała fabryka, czy tam linia produkcyjna może cała staje, i oni wtedy wspólnie, wspólnymi siłami odblokowują proces i później zaczynają pracować znowu. Czyli znowu to jest bardzo wysokie zaufanie, że nawet osoba o niskich kwalifikacjach, Posiada, że tak powiem, takie narzędzia. No dobra, słuchajcie, no to lecimy dalej w takim razie. Kolejne zadanie dla Was. Zastanówcie się, jaką wartość niesie sama organizacja. Po kiego grzyba w ogóle się tym zajmować, moi drodzy? Więc znowu możecie użyć, użyć tutaj murala, macie tutaj drugą, że tak powiem, drugie pole, a możecie używać też czata. To już zostawiam Wam, moi drodzy. Słuchajcie. Tak, ja, ja tylko dodam, że jest kilka osób na muralu, także spokojnie możecie to uzupełniać. My to później podsumujemy i ja jeżeli ktoś pisuje w komentarzach, to ja też dodam na muralu, ale proponuję na muralu od razu. Jasne, tak będzie oczywiście nam najwygodniej. I tutaj poprosiłbym Ciebie, żebyś napisał to coś właśnie na, na tym czacie takim wspólnym. Czy tam tym komentarzu. Jaką wartość niesie samoorganizacja? Okay. No, nie są proste rzeczy, moi drodzy. Myślę, że to jest dobry moment, żeby kawki się napić. To jest pytanie. Link jest. Link jest poniżej. Teraz widzimy twój ekran, więc atrakcyjnie będzie, myślę, że mi mural właśnie. Dobra, dzięki za feedback. O, już się co coś to pojawia. Tutaj się pisze, że większa motywacja tych, którzy wykonują pracę przez autonomię. Mhm, dobra, no elegancko. To, to jakbyś mógł od, od razu dodawać to do murala, ja zobaczę co to jest. To jest nowy wymiar biznesu. Tak. E, to ciekawe, ciekawe. No rzeczywiście jest to, otwiera to bardzo dużo nowych, że tak powiem, możliwości biznesowych. Pamiętam jak dziś to było po prostu dla mnie, że tak powiem, mega motywujące jak Jeden z pracowników, który wcześniej był taki dosyć cichy, w ogóle cały zespół był cichy, to później będę mówił, jak sam organizację wprowadzać. Wprowadziłem kilka z tych rzeczy, o których powiem. No i rzeczywiście, tak po miesiącu dwóch jeden z pracowników mówi do klienta, który zaproponował jakieś rozwiązanie, Wiesz co Markus, możemy to zrobić inaczej, wiesz, bo twoje rozwiązanie byłoby nawet dobre, tylko. Możemy to zrobić trzy razy taniej, i w zasadzie userzy będą może bardziej zadowoleni. Nie? Czyli ogromną wartość biznesową można mieć właśnie poprzez to, że włączają się w to ludzie, którzy tworzą tą wartość. Nie? Czyli w tym przypadku to był programista. Nie? Ownership, czyli tutaj też jest, to jest niesamowicie ważne, żeby o tym właśnie powiedzieć. Ludzie czują współodpowiedzialność za to, co się dzieje. To jest niesamowicie ważne, i to, to po prostu jest ogień motywacyjny, jak dla mnie. Nie? To jest super sprawa, to... że. No proszę. Tak, tutaj Michał napisał, że zwiększa świadomość i odpowiedzialność za wyniki, ja to już wkleiłem. Natomiast później jeszcze Wojciech napisał, że rozproszenie odpowiedzialności na grupę, a nie na jednostkę, szybsze rozwiązywanie problemów. A słuchaj, ja mogę działanie. cię prosić, jakbyś to tak. wklejał na muralu, to ja sam to bym przeczytał, to tak, Okej, to tak zrobię. To zrobimy. tak, zoptymalizujmy tak, to. Zoptymalizujemy w taki sposób. Tak, czyli ten ownership powoduje, że ludzie są turbo zmotywowani. To jest po prostu jedna z ważniejszych rzeczy. Wypełnienie powołania. No, ludzie czują rzeczywiście misję, czasami wręcz, nie? tak, odpowiedzialność za to. Świeże i spojrzenie i innowacje. Właśnie to mega zwiększa kreatywność. To już nie jest takie podejście. Ja nie jestem od myślenia, jestem od kodowania, w ogóle co mnie to obchodzi, tylko te już osoby zaczynają kombinować. Nawet słyszałem o czymś takim, że ktoś się kładzie spać i jeszcze myśli, jakby tutaj tego kejsika tam rozwiązać swojego, nie technicznego. Daj... Słucham? Po azjatycku słyszałem, że taka kultura jest w Azji, właśnie. Ale że jaka się że, co? że się śpi w pracy, żeby no, zwiększyć efektywność swoją. A to nie, nie, to ja może do, doprecyzuję. Nie, nie, śpi się u siebie w łóżku, tylko kładą A, się spać okay. jeszcze gdzieś tam. No nie, 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 to nie jest zajeżdżanie ani pracowników. Absolutnie to jest odwrotnie. Dobrze, to tutaj jeszcze Szymon się podpiął. Co Ale prawda to... nie, nie, w, nie wszedł na murala, tylko ma inne pytanie. Mhm. Czy możemy porozmawiać od ciemnej stronie samorządowej? O organizacji, pytanie, czy to zrobimy teraz, czy może na koniec. Ja bym proponował najpierw się skupić na plusach pozytywnych, a później plusach negatywnych. <laughs> to, <mówił śmiech> to ja parkuję. Szymon parkuje te pytania Szymon, i przejdziemy. Dzięki na w takim razie mały piwocik zrobimy. Nie będzie za słodko, oczywiście. Dobra, świeże spojrzenie, innowacje tutaj mamy, wypełnienie powołania to było. Daje swobodę wypowiedzi zamiast zamiatania pod Dywan. Rzeczywiście, to trochę tak też zwiększa poczucie bezpieczeństwa ludzi też. To jest też ciekawe, bo poczucie bezpieczeństwa jest jednocześnie potrzebne, żeby w ogóle tak pracować, ale rzeczywiście ludzie są bardziej chętni do tego, żeby problemy rozwiązywać, a nie tylko je tak nie wiem, odkładać. Samodzielność daje, no tak, to jest bardzo fajne, że to nie jest tak, że musi być menedżer, który codziennie musi się wszystkim interesować, musi analizować i zauważyć problem i zledzić, tylko czasami jest tak, że się dowiaduje, że problem jest właśnie już usuwany. Nie? Też samo to jest fajne, nie? bo. No słuchajcie, no taka prawda trochę jest, że dzisiaj to wiecie, znalezienie programisty na rynku to jest jak znalezienie jednorożca, no jak już się go ma, no to trzeba o niego dbać I jak ktoś się realizuje w pracy, no to jest większa szansa, że zostanie z nami, nie? czyli super. Swoboda działania oczywiście, odwaga no jak najbardziej, większa motywacja, to już mówiliśmy o tym częściowo, świadomość i odpowiedzialność za wyniki, tak, to już jest współodpowiedzialność znowu, nie? Rozproszenie odpowiedzialności na grupę, a nie na jednostkę. Czyli grupa w ogóle zaczyna myśleć jak grupa, nie? i problemy w ogóle są tutaj szybciej rozwiązywane. To jest właśnie niesamowicie ważne. Szybsze rozwiązywanie problemów, ale no nie tylko problemów, szybsze dostarczanie wartości, ja bym powiedział. Nie? Czyli to jest bardzo istotne, no bo mówiłem na początku, że no, usprawniam procesy poprzez to, że ten działają szybciej, że dostarczamy więcej. Sama organizacja to jest właśnie jedno z narzędzi, które można zastosować. Wyobraźcie sobie taką sytuację: jest programista, musi do niego przyjść menedżer, mu coś kazać, ten coś robi, menedżer mówi, że w sumie to nie o to chodziło, później znowu coś robi, menedżer to odbiera, no i to trwa. Zamiast po prostu Określa, określony cel jest, deweloper do tego siada, po prostu to robi i to jest gotowe. I to się może okazać, że to jest kilku, kilkukrotnie szybsze w ogóle. Nie? To jest ważne. No i jeżeli rzeczywiście ta osoba mniej musi poświęcać energii na jakieś tam, nie wiem, dodatkowe kwestie, no to po prostu więcej dostarczy tej wartości, więcej dowiezie po prostu. Nie? No ewidentnie, tak to, tak to właśnie moi drodzy działa. I tutaj jeszcze bym powiedział jedną taką rzecz, może nieoczywistą. To do, myślę, dobry argument, żeby menedżerów wysokich do samorganizacji przekonać. Samorganizacja jest tańsza, moi drodzy. Jeżeli nie trzeba nad kimś co chwilę stać, to można pracować z dużo większą liczbą osób. nie? To jest to też. Czyli samoorganizacja jest tańsza, czyli efektywność ma tutaj najróżniejsze wymiary. Nie? Większa skuteczność, zwinność, skrócenie czasu, unikanie zbędnych zadań. No, to jest jakby rozwinięcie tego, co powiedziałem. Dziękuję. Możliwość błędów i ich akceptacja przez przełożonych, czyli Tutaj tworzymy też taką trochę organizację uczącą dzięki temu, że no mamy safe to fail environment. Wręcz zachęcamy do tego ludzi, żeby no od czasu do czasu zrobili jakiś eksperyment. No może nie tak, że cały czas tylko faile mamy, ale że po prostu uczymy się na tych błędach. Ja bym porównał dzisiejszy rynek do takiego, nie wiem, fitness landscape, do takiego środowiska, gdzie tam różne sobie zwierzątka, roślinki zasuwają i przeżyją najlepiej przystosowani. No taka prawda jest, nie? tygrysy szablozambę wyginą i to, i to szybko niestety, bo teraz przyspiesza dopiero ten świat i teraz sama organizacja w ogóle, ta możliwość błędów, zwiększa możliwość właśnie takiego, nie wiem, mutowania genotypu, ja bym powiedział, nie? że próbujemy trochę nowych rzeczy i łatwiej będzie nam zmienić się. Nie zostaniemy właśnie takim tygrysem, szablozębem czy jakimś kodakiem, na przykład, który tkwi w tym samym i koniec. Nie będziemy łatwiej mogli się dostosowywać ciągle do zmieniającego się rynku. No. Tu jeszcze jest komentarz, który jest yy, równoległy. Szymon pisze, że się nie zgodzi z tym, że to jest tańsze i uzasadnia to, że może średnio lub długoterminowo, bo przecież ludzie no tak. się muszą tego nauczyć, więc mm -hmm. przez jakoś, yy, więc przez jakoś cza jakiś czas będą pracowali we względnym chaosie. No. Myślę, no to ja się, się z Szymonem. Życia. To nie wiem, Szymon się ze mną nie zgadza, a ja się ze Szymonem zgadzam. ma <laughs> <laughs> To jest widzicie, to jest ciekawe. Więc e, tutaj będziemy mówili później, dobra, to od razu może przejdźmy do tej ciemnej strony, to już tak wiecie, jak już tak Szymon zaczął. No sam organizacja no, ma swoje minusy, oczywiście, nie? więc e, sama organizacja przede wszystkim, no, ja bym potraktował to jak taką roślinkę, która sobie rośnie, nie? no zanim będziemy mieli dąb, musimy mieć po prostu e, żołądź, który wykiełkował. Nie? No i tak samo tutaj. To tak w ogóle każda zmiana, akurat nie mam może tutaj żadnych, żadnych narzędzi wizualnych, to pokażę z długopisem, taki curve jest. Najpierw musi być gorzej, jak jest dobra zmiana, a później leci dopiero jest coraz lepiej. Nie o tak. Więc tutaj yy, i tak samo to tutaj wygląda, nie? Więc zespół, który jest nieogarnięty, niedojrzały, będzie pracował dużo gorzej w modelu samoorganizacyjnym niż z bardzo doświadczonym menedżerem. Będziemy czerpać z jego zasobów, a nie z zasobów yy, Zespołu, który jest, że tak powiem, no zielony jeszcze. Nie? Zasób w tym momencie rozumiem jako doświadczenie, umiejętności, wiedzę. Więc tych ludzi trzeba no, uczyć. Dobra, dobra zmiana. Ojeju, ta polityka to wszędzie się zamknie. Dobra. to Będę uważał tutaj na każde słowo w takim razie. Nie? Więc, więc rzeczywiście, wadą samorganizacji jest to, że w momencie kryzysu, jak mamy niedoświadczony zespół. Możemy nie zdążyć tego kryzysu zażegnać, bo już będzie po nas. Więc tak, wtedy dyktato, dictatorship, dyktatura jest lepsza od demokracji. Tak jak Rzymianie zawsze robili. Nie? Jak była wojna, to dyktatora powoływali. Nie? Tylko tutaj ja bym powiedział, że jest bardzo istotna kwestia, że w pewnym momencie sama organizacja ten mikromanagement no, wykładniczo wręcz pokonuje. I właśnie chodzi o to, że jak nie będziemy tego czasu inwestować, będziemy ciągle myśleli o, taki, o, o o tym, co tu i teraz, to my nigdy nie wyjdziemy z tego lokalnego optimum. Czyli zespół będzie tak dobry, jak zarządzanie tego menedżera właśnie, ale z czasem, jak ten menedżer no, część czasu poświęci jednak na rozwój, no, to z czasem będzie miał no, po prostu dużo efektywniejszą pracę. Nie? Więc to Szymonie, czy ty się ze mną w ogóle zgadzasz? To od tego wyjdźmy. <laughs> Ale w ogóle jest jakiś no. wykres, nazwijmy to, branżowy, który pokazuje ten wykładniczy przyrost efektywności zespół versus menadżer? Kurczę, no myślę, że pewnie by się parę znalazło może. Okej. Okay. O i tak, teraz Szymon odpisał, że teraz się w pełni zgadza. No i to jest po prostu interesy z tym panem to sama przyjemność. Win-win, tak bym powiedział, nie? Więc spoko, zobaczymy, czy jeszcze tutaj coś jest. Chyba już nie mamy więcej rzeczy, nie? Więc pamiętajcie, to nie jest tak, że sama organizacja też jest takim silver bulletem, nie? bo to ja powiem wam szczerze, w ogóle to tak dużo jest teraz takich tematów. właśnie Scrum, sama organizacja, coaching, turkus. Nie? Ludzie myślą, że zastosują jakieś seksy narzędzie i po pięciu minutach organizacja zacznie zarabiać miliony czy miliardy. Nie? no To jest ciężka robota, haruwa. Sama organizacja sama z siebie się nie pojawi. Nie? Ja cały czas szeruję ekran? Szeruję, dobra, to wracamy w takim razie do mojego. Tak, szerujesz, natomiast jak widzisz StreamYarda, czyli to narzędzie, w którym się streamujemy, to ja wtedy go ukrywam. W sensie ukrywam twój ekran, bo się Aha. dziwne rzeczy dzieje. Tak, dokładnie. No, tak, Taka rekurencja, referencja. E, re, rekurencja. Nie ważne. wiecie co, zapomniałem. Wiecie, co jest? Jestem przed drugą kawą, więc wybaczcie, więc podczujmy. To się po prostu robiło. Też. I takie po prostu zagnieżdżenie, że widzimy siebie nawzajem. Mhm. Dobra, słuchajcie, więc mamy bardzo duże zaangażowanie zespołu, o czym już mówiliśmy. Dużo trudniej, jakby tutaj komuś zespołu się nie włączyć w to, jak zespół rzeczywiście razem coś robi, tak wiecie, tak, no, używając właśnie z tych naturalnych mechanizmów, nie? że po prostu, no. Ja nawet słyszałem od paru ludzi, którzy niespecjalnie przypadają za skramem, wiecie, no to nic złego, no skram jest narzędziem, jak młotek, no, można go lubić, nie trzeba. Ale no jednak przyznawali często, że mimo wszystko bardzo, bardzo im się podoba to, jak ludzie się zaczynają angażować właśnie w skramie. Właśnie głównie przez to, że ich odpowiedzialność rośnie i się samoorganizują. No mówiliście o kreatywności. No To tylko, tylko po prostu tutaj chciałbym dodać, że w środowisku, właśnie turbo takim bym powiedział właśnie, gdzie jest no, dużo, dużo rywalizacji pomiędzy firmami. Jeżeli mamy dwie firmy robiące podobny produkt i w jednej mamy ludzi, którzy po prostu myślą ciągle rozwiązania, o rozwiązaniach, przepraszam, szukają ciągle nowych rzeczy versus tacy, że po prostu robimy to, co nam każe menedżer, no to ci pierwsi pokonają tych drugich. Nie? No Google weźmy na przykład. Tam kreatywność to jest po prostu masakra, jaki mają wysoki poziom. Właśnie w dużej mierze przez samoorganizację. Nie? Byliśmy o efektywności. Jest szybsze dostarczanie, więcej dostarczania, tańsze dostarczanie też jest. Nie? I tutaj, o, nie mogłem się powstrzymać. Słuchajcie, to jest zdjęcie mojego kota, <grym> uwielbiam go, więc musiałem też tutaj go gdzieś wepchnąć. Ale też tutaj bardzo ważne jest to, żeby poziom zadowolenia tutaj określić. Nie? Że y, mierząc różne rzeczy w organizacji, warto wiedzieć, jaki jest poziom zadowolenia pracowników. I teraz, jak pracownicy są bardziej zadowoleni, to ma dużo to plusów dla nas. Ja nie mówię, że to jest cel sam sobie, oczywiście ale na przykład mniejsza rotacja jest. Zadowoleni pracownicy ściągają swoich kolegów do firmy, mówiąc na przykład przy piwie, jak fajnie u nas jest. Nie ma lepszej rekrutacji niż właśnie jak ktoś usłyszy przy browarze, że u niego w firmie jest, znaczy w firmie kolegi jest bardzo, bardzo fajnie. Nie? Tak się, tak się najlepszą rekrutację tak naprawdę robi. Nie? No i oszczędności też mówiliśmy, no bo taki rzeczywiście jeden menedżer, no nie wiem, ja tak znowu w mojej branży mogę powiedzieć, nie mogarnie 8 osób, no a taki, ta, taka osoba bazująca na samorganizacji, no myślę, że razy dwa, może nawet razy trzy jest to, jest to możliwe. Nie? A nawet jeżeli, nawet jeżeli na przykład ta osoba będzie dalej ogarniać osiem osób, to ta osoba ma później dużo więcej czasu, żeby ogarniać całość. Czy ta osoba może na przykład, nie wiem, pokombinować trochę, tam challengezować swojego product ownera czy product managera na punkcie na przykład wizji biznesu, strategii, może tam jakieś nowe narzędzia. Do wyciągania feedbacku od userów, y, używać, a może też po prostu robić porządek, na przykład w upstreamie. Upstream to jest to, co jest no, tam na lewo w biznesie, nazwijmy to, nie? Zanim, zanim zaciągamy coś we flow. To to miałem na myśli na lewo, nie? czyli jak tam biznes do różnych rzeczy dochodzi, nie? więc nagle okazuje się, że po prostu to jest zwyczajny dobry biznes. Nie? No, w zasadzie niewiele nowego dodałem, no bo kurczę, rozpykaliście to pięknie, słuchajcie. Więc teraz myślę, że klucz, gwóźdź tak, programu. Ewa no. dopisała, że zadowolenie i mega ważne i balans z pracy. No to, tak, no to z Ewo muszę się zgodzić. Dziękujemy, e, 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 Ewo. No i piwo A, i kiełbasa tutaj, Aleksander tak. napisał. No, nie, no, piwo jest zawsze, zawsze pomaga w samoorganizacji, to na pewno. No, może tu jest taki pewien pik, że pomaga, a później zaczyna przeszkadzać przy większej ilości, bo już tam, że tak powiem, grupa traci trochę trochę, trochę, trochę świadomość, ale no, jeżeli chodzi o kiełbasę, to zawsze jestem fanem, bo sam robię. Lokowanie produktu, no, oczywiście. Dobra. Słuchajcie, w takim razie, zadanie kolejne dla Was. Czyli zastanówcie się proszę, czym w ogóle.. nie, no to jest błąd. Nie czym jest samorganizacja, tylko teraz jak wprowadzić samorganizację. O, nastąpił tutaj mały error, ale już tutaj na bieżąco to, że tak powiem, naprawię. Jak wprowadzić samorganizację? Słuchajcie, działajcie, moi drodzy. I teraz bardzo bym Ciebie poprosił też. Ja będę śledził tutaj Murala. Jak coś się tam pojawi na czacie, to bardzo bym Ciebie poprosił o dopisanie tutaj. Tak, ja tylko dodam dla tych, którzy dołączyli, że jest link do Murala. Ja go jeszcze może raz tam gdzieś opisę, ale generalnie na początku, kleić. tak, na początku streama jest ten link do Murala, także można bezpośrednio tam pisać, a jeżeli nie, no to odpowiedzi śmiało może też w komentarzach. Tak, najważniejsze, żeby do nas dotarły. W ogóle odnośnie tego, odnośnie kiełbasy, to teraz lada chwila swoje największe marzenie spełnię właśnie i ten, zgodę dostałem już prawie z urzędu właśnie, żeby na ten, na bazarku swoim od czasu do czasu pohandlować. <grym> Jestem po prostu zachwycony. To właśnie z tego się Szymon śmiał, że to jest to lokowanie produktu. <grym> Ale na jakim bazarku? W Smolcu. okej. <grym> w Smolcu, o, okay. to w Smolcu ja teraz... to no więc... To też myślę, że work-life balance mi trochę poprawi, bo niestety, no ale chyba jestem pracoholikiem. Więc... Tak, i Krzysztof Rosada napisał ci brawo z czema, e, czterema wykrzyknikami, także podejrzewam, że chodzi o tą licencję na kiełbasę. No umówmy się, No są ciekawsze rzeczy niż samo zarządzanie. <sum> <sum> Najpierw była kiełbasa, później sama organizacja, zgadza się. <sum> Nie <sum> no, żarty żartami, ale warto mieć rzeczywiście jakieś hobby, bo no, można zwariować po prostu od nadmiary pracy. Okay. Pierwsze, co tutaj rzuca się w oczy, to jest uzgodnić z zespołem sposób pracy. Ja bym tutaj powiedział, że przede wszystkim tutaj trzeba na to zwrócić uwagę, że no należy po prostu mieć jasne zasady odnośnie właśnie tej samoorganizacji, bo bardzo często spotykam się z taką sytuacją, że no zespół nie wie, że oczekuje się od niego samoorganizacji, to... Początkowi Scramasterzy czasami tak właśnie też pracują, że tak stoją, tak czekają, aż zespół zacznie się sam organizować. Zespół myśli, że Scramaster po prostu to jest jakaś dziwna osoba ich cholewa czy coś. No i później jest nieporozumienie, więc warto po prostu też jasny sygnał dać. Słuchajcie, no, my pracujemy w taki sposób, stopniowo będziemy w niego przechodzić. No i ustalić jasne zasady, kto za co odpowiada też, nie? Super, nie? Tutaj porozmawiać o wartościach, no to to jest super sprawa, w ogóle, nie? No, żeby też. Ja mam takie w ogóle przekonanie, że o wartościach warto rozmawiać, ale przede wszystkim te wartości warto pokazywać. <laughs> Więc tutaj bym też dodał coś takiego, nie? że ludzie muszą widzieć, że wartości w firmie są właśnie zachowane. Nie? I tutaj no ja bym powiedział, że te wartości skramowe tutaj można powiedzieć. Na przykład jedną z wartości skramowej jest otwartość. Jeżeli na przykład ludzie widzą, że rzeczywiście organizacja żyje tą wartością, że jak coś się spierniczy... To ludzie otwarcie o tym mówią i szukają rozwiązania na przykład, nie? szukają nowych też narzędzi, nowych sposobów. Nie? No to okej, okay. jeżeli oni widzą, że to działa, nie tylko słyszą, no to, to myślę, że to może no po prostu zażreć. Nie? I też bardzo ważne jest, żeby oni czuli szacunek. Szacunek do klienta, szacunek do nich. Nie? No to też myślę, że to w turkusie bardzo mocno one way or another występuje, nie? No i też, żeby były promowane takie rzeczy właśnie jak odwaga, nie? Kurczę, no może i spierniczyłeś, ale próbowałeś, nie? No doceniamy to, a nie na zasadzie, że ktoś zostanie opr że, że coś tam nie, nie poszło tak jak trzeba, nie? I tutaj kontrakt zespołowy, ja zakładam, że to jest właśnie uzgodnienie z zespołem sposobu pracy, że można po prostu wręcz kontrakt zrobić, nie? Spotkać się, no i nie wiem, spisać różne rzeczy, po prostu nawet powiesić w jakimś miejscu, nie? Jasne, to może bardzo pomóc. Oczywiście, to nie jest tak, że zawsze trzeba wszystko spisywać, ale jednak taki, taki jasno ustalony kontrakt, nawet niepisany, może po prostu dać dużo. O przykład. Właśnie. Przykład to jest moim zdaniem najsilniejsze narzędzie oddziaływania, jakie istnieje na innych ludzi, szczerze mówiąc. Ludzie mają taki, każdy, chyba to też jest naturalny mechanizm taki bullshit detektor. Jak ktoś gada po prostu o takich górnolotnych rzeczach, to jest po prostu, po prostu no, 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 no słabe. Kiedyś właśnie byłem nawet na jakiejś konferencji. Turkusowej, właśnie o Agileu miałem mówić, i był później panel dyskusyjny. I tak jeden właśnie sam dyrektorów, który mówił, że w Turkusie pracują, tam zaczęli go trochę drążyć i okazało się, że no my pracujemy w Turkusie, no ale tak nie do końca, nie? że ściemniamy Czyli pracownikom, nie. ściemniamy klientom, ale tak to jest turkusowe. Nie? No więc jak ci ludzie widzą po prostu, jak ten dyrektor się zachowuje, na przykład jego kadra na przykład, no to oni no, nie uwierzą w ten cały bullshit, który się tam gada. Nie? Więc tu trzeba po prostu robić, a nie mówić. Nie? Przydaje się bardzo otwarty, decyzyjny lider, C-level. I tutaj ja bym powiedział, że bardzo ważne jest, jaki to jest rodzaj lidera. To jest, to jest, myślę, ważne, bo generalnie sama organizacja lubi liderów tak zwanych służebnych. Pamiętacie, jak mówiłem tutaj o tej zasadzie stojoty, że zarządzaj przepływem, pozwól ludziom się organizować. To jest właśnie przykład leadershipu z takiego służebnego, servant leadership, nie? że... Stwarzamy warunki, jesteśmy enablerami, a nie decydentami. Nie? To jest bardzo ważne, żeby taki mindset mieć. Nie? Czyli taka osoba, która no chętnie deleguje innym, a nie po prostu ma taki mindset w głowie: oni są za głupi, żeby im to dać. Nie ja sam, ja sam, ja sam, ja sam. Kiedyś miałem właśnie takiego przełożonego, który Tutaj, po prostu. Yy, yy. Yy. Tak? Do yy, poprzedniej chyba wypowiedzi o, 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 tym, o tej konferencji, e, Michał pisze, że to jest pomalowanie na turkusowe po prostu. No tak, czyli że nie no, ja, ja. No słuchajcie, to w ogóle najśmieszniejsze było, że. Najważniejsze chyba w tym było, że tam parę herówek, jakiś, które to organizowały, ubrały się na kolor turkusowy. No to, to tyle. Z tego było turkusa tam. Nie? Więc bywa tak. Aha, nie no. To dosłownie? No, więc tak, no niestety tak to wygląda. Ja powiem szczerze, że no, często mamy do czynienia z takim, no, trochę kultem cargo, że po prostu, no. Kult Cargo, czyli to taka, taka sytuacja była tam na Pacyfiku, że tam widzieli, jak Anglicy mają bazy wojskowe i, i samolotami przewożą skrzynki. No to stwierdzili tam tubelcy, że też będą tego robić, więc samoloty strawy budowali z patyków i, i skrzynki chcieli. Setki tysięcy ludzi zaczęły to robić do lat 60. No i tutaj niestety ja zakładam, że z Turkusem może być podobnie, bo tak jest bardzo podobnie właśnie na przykład ze skramem. Brakuje podstawowych, najważniejszych idei stojących za tym, no ale z wierzchu wygląda jak skram, czy tam jak turkus. Właśnie zmalowanie. Nie na turkusową. Tak, Ale czyli... bardzo dobry przykład. On się często też pojawia w różnych kontekstach biznesowych i pierwszy raz usłyszałem, żeby ktoś to nazwał Kult Cargo. Także dziękuję Ci za to, będę powtarzał. No proszę. No to coś, uf, wreszcie, wreszcie wyciągnąłeś. Sobie. <laughs> bardzo dużo. No to, 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 to fajnie, nie? W każdym razie y, ważne jest właśnie ten mindset, o, właśnie tutaj ktoś wkleił kult kurt Cargo, super, nie? W ogóle to jest niesamowite, że setki tysięcy ludzi przez kilkadziesiąt lat to robiło. Im bardziej im to nie wychodziło, tym bardziej w to szli, bo to już mechanizmy różne się y, psychologiczne zaczynają tworzyć, nie? No, taki wódz wioski, gdzie wtopili tyle, tyle czasu, zasobów, no to co, co on powie? Wiecie, co jest tym idiotą? No nie, to jest bardzo dobry pomysł. Inna wioska już ma tą skrzynkę, na pewno musimy się bardziej postarać. Nie? No tak, to, tak to wygląda też często właśnie ze zwinnością. Może jest gorzej, ale to dlatego, że jesteśmy za mało zwinni, czy za mało turkusowi, nie? E, dobra, przydaje się bardzo otwarty i decyzyjny lider, jeszcze tutaj tylko chciałbym dodać, tutaj na przykład takie narzędzia też z Management 3.0 bardzo fajnie działają, jak na przykład Delegation Poker, gdzie przekazujemy mhm. stopniowo odpowiedzialność ludziom, nie od razu, że przechodzimy tutaj, wiecie, tak, taka terapia szokowa, nigdy nic nie delegowaliśmy i nagle delegujemy wszystko, nie? To stopniowo można najpierw pytać o radę i tak dalej, i tak dalej. Podejrzewam, to ja tutaj... że turkusowcy tylko... dużo o tym wiedzą, no? Tylko podpowiem, że było takie siadanie już jakiś czas temu, duży czas temu, typu trzy mhm. albo dwa lata temu, we Wrocławiu, właśnie. Jak dzielić się odpowiedzialnością? I na naszej stronie drukosłowia siadania.pl jest też nagranie. Także o. były takie olbrzymie karty z Delegation Poker i ćwiczenia praktyczne. No, to jasne. bardzo ja ważne. Zapraszam. A możesz oglądnąć nawet. Zapraszam. ci linka. No. Jasne, jasne. I tutaj ktoś napisał, ale sam organizacja też czasami wymaga podjęcia wiążącej decyzji. Po to jest product owner w skramie. No tak, rzeczywiście, to też nie jest tak, że ci liderzy jakby znikają. Nie? Tutaj mamy różny rodzaj liderów właśnie, którzy mają swoje własne odpowiedzialności, bo o ile na przykład yy, trzeba powiedzieć no ten, yy, ci deweloperzy, czyli ludzie, którzy wytwarzają produkt w skramie, oni sam, są samoorganizujący się, ale co jest bardzo ważne, w skramie są bardzo, ale to takie bardzo wyraźne granice. Oni mogą robić w swojej, że tak powiem, w swoim obszarze wszystko, ale poza obszarem nie mogą robić no, bez zgody na przykład producenta nic. Czyli na przykład producenta kompletnie nie może im się wcisnąć w to, jak oni sobie tam rozwiążą to, co nad czym pracują. Ale z drugiej strony to nie jest tak, że jakiś deweloper na przykład sobie nie wiem przez weekend wizję biznesową pozmienia, nie? Czy tam kolejność wykonywania zadań w, na roadmapie jakiejś, nie? Więc są bardzo jasne granice. To też jest niesamowicie ważne, bo jeżeli nie stworzymy bardzo jasnych granic zasad takich, no to robi się za przeproszeniem burdela, a nie sama organizacja, anarchia. Bo sam organizacja jest przeciwieństwem anarchii. To jest właśnie duży porządek, który może wyglądać rzeczywiście tak, jak już mówiliśmy tutaj o mrówkach. Nie? Więc super. Czyli jeżeli na przykład ten C-level nie ustali jednoznacznie, czy tam ktoś inny, czy ten product owner, jasnych granic, to ludzie zaczynam sobie po prostu wchodzić w szkodę, że tak powiem. Nie? Musi tu być porząd porządek. Ordnung muss sein, moi drodzy. Ewidentnie. Podnieść kompetencje członków zespołu, szkolenie z komunikacji i częstotliwości. To znaczy, no, oczywiście, jeżeli mamy na przykład dziesięciu ludzi, którzy są kompletnie niekumaci, tak jak oni się zaczną samorganizować, to nagle nie staną się, no nie wiem, Einsteinami, nie? Więc no to ewidentne jest tutaj, to, to. I, i teraz, jeżeli na przykład mamy dziesięciu programistów, czy tam ośmiu programistów, wszystko jedno, którzy nie potrafią robić swojej roboty, tak oni się zaczną samorganizować, to dalej nie potrafią tego robić, nie? Więc musimy mieć kompetentnych członków zespołu, nie? I tutaj. Tutaj też zwrócono uwagę, że szkolenie z komunikacji, więc o ile na przykład, ja bym powiedział, to znowu to zależy nie? mocno, ale myślę, że mimo wszystko, nawet bez, bez znajomości tych mechanizmów komunikacji, bez nazywania ich, ludzie są w stanie korzystać z samorganizacji, ale rzeczywiście można to wzmocnić. Tu się zgodzę, nie? tylko trzeba tutaj bardzo, bardzo delikatny być, żeby też no, właściwe rzeczy przekazywać ludziom, nie? czyli no, nie na ściemnięcie, na przykład, no ale dobra, to, to jest myślę oczywiste. Wprowadzić nowe mierniki efektywności. To jest mega ciekawa karteczka, moi drodzy, bo to, co bym chciał też powiedzieć tutaj, to może zabrzmi na początku tak źle trochę, ale ludzie muszą czuć pewnego rodzaju ciśnienie. I nie chodzi o to, że ciśnienie na zasadzie, że ktoś ich dociska łokciem i kolanem, pracujcie więcej. Ludzie muszą mieć taki wabik. Ja, na przykład, ja znowu o moim kocie mogę powiedzieć. Mój kot na przykład zaczyna strasznie zasuwać, jak ma taki wabik w formie takiej zabawki, nie? że te, 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 takie piórka na przykład. I on za tym biegnie, bo ma jakiś cel na przykład, nie? Coś go, coś go pcha do przodu. Narzędzie fokusu to jest też, nie? Więc fajnie mieć coś, do czego zespół dąży. I teraz, na przykład, w kanbanie są mierniki efektywności. To może się trochę zaawansowane wydać, ale. Mierzymy po prostu czas dostarczania poszczególnych elementów i pokazujemy zespołowi, czy na przykład to, co dostarczyli teraz, jest poniżej 50% dostarczanych wartości, czyli może, może, prościej powiem, czy, czy jak to dostarczyli, to dostarczyli to szybciej niż 50% rzeczy do tej pory, czy szybciej. I tak samo możemy jakieś inne wartości dać, na przykład, że Dostarczyli to zadanie później, niż dostarczyli do tej pory 95% zadań, nie? czyli gdzieś tam jest jakiś wabik. Nie? Natomiast to, co Scrum tutaj proponuje, myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne, to jest to, że zespół sobie sam planuje pracę na jakiś okres, na przykład na dwa tygodnie czy tydzień. To się nazywa praca w iteracjach, dokładnie w Scrumie, w sprintach, i polega to na tym, że ludzie sobie sami jakby tworzą pewnego rodzaju prognozę, i oni codziennie gdzieś tam się. no. Inspekcji adaptacji rzeczywistości do, dokonują pod względem tego, czy to dowiozą, czy nie dowiozą, co się musi stać, żeby dowiedzieć, więc nie ma tutaj takiego rozleniwienia, bo jeżeli nie będzie tego właśnie takiego nazwijmy to wabika, tego króliczka, za którym gonimy w jakikolwiek sposób, byśmy go nie stworzyli, to ta sama organizacja może tak trochę no, zgnuśnieć, nie? że taka będzie taka, no niby jest fajnie, wesoło, ale w sumie nic ciekawego z tego nie wynika. nie? No, i też tutaj bardzo ważna jest ta celowość, o której mówiliśmy. Nie? No, na przykład w skramie bardzo ważną rzeczą jest, żeby mieć cel biznesowy na tę na iterację, na ten sprint. Na przykład, kiedyś pracowałem dla firmy takiej, co tam różne tam autobusy ma i, 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 i przewozy, to na przykład mieliśmy cel sprintu, że w Helsinkach za pomocą aplikacji mobilnej pasażer może kupić bilet. Nie? I teraz. Ludzie już mieli, mieli narzędzie skupienia, wiedzieli, co mają zrobić przez te dwa tygodnie, nie? i rzeczywiście to ich mocno motywuje. Nie? Bez mierzenia trudno jest zauważyć, że się poprawia, a nie pogarsza. To też są święte słowa, moi drodzy. Nie? Taka prawda, no bo ja powiem szczerze, patologią największą naszych czasów jest to, że ludzie myślą rozwiązaniami, narzędziami, a nie myślą wartością. I teraz my nie robimy samorganizacji, dlatego że seksy. Nie robimy turkusu, dlatego że jest seksi, skrama, dlatego że jest tylko my chcemy z tego coś mieć, nie? Czyli trzeba mierzyć poziom zadowolenia pracowników, szybkość dostarczania, ilość dostarczania, wartość biznesową, poziom zadowolenia userów, klientów. Trzeba to po prostu mierzyć. Nie oczywiście, jak inne rzeczy są dla was ważne, to też to mierzcie, nie? Dowody, a nie opinie. No dokładnie, to. Peter Drucker, jeden właśnie z ojców założycieli Lina, po prostu jeden z największych menedżerów wszechczasów właśnie mówił coś takiego, że bez, yy, bez danych jesteś kolejnym gościem z opinią. <laughs> to mi się podoba właśnie, nie? Czyli nie. hipotezy są fajne, opinie są fajne, ale show me your data. To jest, to jest to. Nie też dobór. Słucham. The numbers, the money. Przecież no dokładnie, byłem. dokładnie. Chyba też dobór zespołu. Są osoby, które nie chcą, wolą mieć powiedziane, co mają robić i mieć kontrolę z góry, inaczej nie potrafią. I ja bym powiedział i tak, i nie. Zdarzało mi się pracować z zespołami, które rzeczywiście, wszyscy mi mówią, z nimi to nie wyjdzie, bo po prostu oni tacy są. Nie? Ja bym powiedział, że oczywiście może być tak, że mają wzorce jakieś w głowie już, ale to nie jest tak, że nie da się nic z tym zrobić. To po prostu może wymagać odrobiny więcej pracy. Ale jak się na przykład nagle okaże, że ci dlaczego ci ludzie się tak zachowują? No to case miałem taki. Nie okazało się, że w zasadzie to, co robili, oni uważali, że jest skrajnie bez sensu, nie? Oni uważali, że jest kompletny burdel, że po prostu no, nie da się tego robić efektywnie, że to wina managementu, nie czuli po prostu też żadnego wsparcia ze strony managementu i wystarczyło po prostu te ich bolączki, tej frustracje usunąć. Nie? Nagle się okazało, że sama organizacja tam zaczęła naprawdę fajnie działać, i to fajnie było patrzeć nawet. A propos śniadania, właśnie, bo jesteśmy na śniadaniu tutaj turkusowym, sami sobie wymyślili na przykład takie coś, że taką kulturę firmową, bardzo silną tożsamość budowali w zespole. Na przykład mhm. w piątki rano sobie. Kurczę, jest piątek rano, jakiej zbieg okoliczności. W piątki rano na przykład wszyscy jedzenie przynosiliśmy i robiliśmy sobie śniadania, właśnie, nie? I to sam zespół na to wpadł, ale Super. kurczę, jaka tam była tożsamość, nie? Motywacja silna była, właśnie, nie? też wydawało się, że no, no ci ludzie tacy nie są, nie, więc okej, okay, no być może rzeczywiście ktoś ma bardzo głęboko zakorzeniony to, ale to tak jak mówię, to jest po prostu fajne, fajny sposób pracy. Większość ludzi, z którymi pracowałem, jeżeli zaszły odpowiednie warunki, no zaczęła wykazywać y, op, y, symptomy, że tak powiem, organizacji, więc ja bym powiedział, że warto oczywiście dodawać ludzi, którzy no no, no dobra, no jestem w stanie tutaj stwierdzić, że są ludzie, którzy mają bardzo toksyczną osobowość, na przykład. No, jeżeli będą konflikty w zespole, no to umówmy się, no sam organizacji nie będzie, nie? Więc okej, okay, tutaj to, to, to bym się zgodził, nie? Case study historii sukcesu oraz porażek. To znaczy, chyba chodzi o to, że powinienem powiedzieć coś tutaj, no to. No to co? No to no miałem kilka takich sytuacji, że udało się to, yy, yy, że tak powiem, stworzyć. Ale to wiecie co? Ja może do tego case study bym skończył po podsumowaniu, bo za chwilę chciałbym właśnie też podsumować po swojemu, co tak naprawdę jest ważne. No i później, jakby z tych rzeczy zazwyczaj korzystam. Więc za chwilę do tego wrócimy, jeżeli nie macie nic mhm. przeciwko. Tutaj umiejętność dawania i przyjmowania feedbacku, o tym wstępnie mówiliśmy, być przykładem poszanowania wartości, no elegancko. Kontakt z ekspertem, mentorem. No, wiecie co? No, to, to jest ta wiedza, o której mówiliśmy, nie? No bo jeżeli ktoś nie wie, jak wprowadzać sam organizację, może jest naturalsem takim, że po prostu to zażer od razu, bo taki jest. Nie? Ja też takich ludzi znam, nie? No ale rzeczywiście przyda się trochę wiedzy na ten temat. Można poczytać, można, no nie wiem, no, ekspertem, właśnie z mentorem pogadać, nie? No, jasne. Ja to tylko wtrącę, że jeżeli ty jesteś naturalcem, myślę, że jesteś albo ktokolwiek inny, to i tak przyda się ten kontakt z ekspertem czy mentorem, żeby uniknąć takich błędów i odkrywać koło na nowo. No to dziękuję, że mi uznałeś za tutaj za naturalca, ale to tak, no nie wiem, w sumie, no może częściowo, może to jest rzeczywiście bardzo mi bliski styl, ale no też powiem szczerze, popełniłem masę błędów, więc no to super, będzie ten no... case study, no super. No to Bucz Mike! Coach Mike powiedział, to jest ten. ten. Każdy, każdy lekarz ma swój cmentarz. Pamiętaj po prostu, nie? Dobra, tego nie, nie jest dobre. Więc, Więc tutaj można też powiedzieć, że no, jak nie spadniesz z konia, to się nie nauczysz jeździć, nie? Więc jasne. Nie? Więc evidence-based management ktoś tutaj dał jako po prostu super narzędzie do mierzenia różnych rzeczy. Oczywiście tutaj, kurczę, aż kusi, żeby o tym powiedzieć, ale to się nie da w parę minut. Operować wartością. I sensem pracy. Jak ludzie uważają, że to co robimy jest bez sensu, no to trudno takich, wiecie, mieć ośmiu syzyfów, którzy po prostu będą zajarani robotą i się samorganizować. No to, to to jest masakra jakaś, nie? No dobra, to chyba wszystko, moi drodzy. Czyli case study pozytywne i negatywne to do tego za chwilę wrócimy. Dobra, tutaj już wracam w takim razie do, do tego, co, co prezentuję. Pytanie kontrolne, widać to, co prezentuję? Tak, tak, widać, widać. Dobra, więc słuchajcie, o tym chyba nie mówiliście, a jeżeli nawet, to tak może trochę pośrednio. Najważniejsza absolutnie rzecz jest, jest to poczucie psychologicznego bezpieczeństwa. Ludzie muszą czuć się bezpieczni. I teraz nie chodzi o to, że mają być traktowani jak po prostu, no przepraszam za takie brzydkie słowo, jak lekko niedorozwinięci. Absolutnie ja nie o tym mówię. Nie? Trzeba ich traktować jak dorosłych. Jak coś spierniczą, to jasno to nazwać. Chodzi mi po prostu o to, że to nie może być takiej sytuacji, że ktoś na przykład podjął trudną decyzję, no i okazało się, że ta decyzja po prostu nie przyniosła wartości, no to nie może ta osoba być ukarana na przykład, bo już nigdy więcej nie, 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 nie zrobi czegoś takiego. Nie? Mogę się pochwalić, 15 kilo temu, no i tak kurczę, chyba z 15 lat temu też, boks ćwiczyłem, właściwie dokładniej kickboxing, tajski boks nawet. I u nas na treningach zawsze mieliśmy trenera, Janusz się nazywał, żeby było zabawnie. Trener Janusz, właśnie, zawsze na, na nas opierniczał, ale mimo wszystko mieliśmy bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, bo na przykład wprowadzał zasady takie, jak że na treningach nie można nawzajem się bić zbyt silnie, na przykład tam 10%, 20% mocy. Nie? Tłumaczył to w ten sposób, że jeżeli zaczniemy używać dużo siły, to zaczyna być zagrożenie dostania w nos, i wtedy nikt nie będzie próbował nowych rzeczy. Wszyscy wejdą po prostu w schemat tego, co zawsze działało, zawsze jest bezpieczne. No, i tak samo działa właśnie tutaj w kwestii samoorganizacji. Jeżeli ludzie nie poczują bezpieczeństwa, będą myśleć o tym, jak nie oberwać, a nie o tym, jak być kreatywnym i o tym, jak dostarczać wartość. Czy to, to jest po prostu must have? Absolutnie musi to być. Nie? I znowu powtarzam, tu nie chodzi o zagłaskiwanie ludzi na śmierć, tylko po prostu, no nie wiem, no, pokazywanie im, że no, nie ma tutaj kary za błędy. Oczywiście też zależy o rodzaj błędu i motywację, nie? No, ale to, to, tak. to inna kwestia. Nie? Proszę to proszę jeszcze się się jeszcze... Tak, Aleksander jeszcze napisał, że lepsza jest zła decyzja niż jej brak. No, zazwyczaj tak. Oczywiście zależy, kto, kto, kto jakie decyzje podejmie. ale oczywiście... <noise> Uogólniając. No tak, Ja, może tak. Jako konsultant odpowiem, to zależy, to zależy ale, tak. i, ale ja się w sumie z tym zgadzam na poziomie działań, bo <noise> ja zawsze tak działam, nie? że wolę podjąć durną decyzję niż jej nie podjąć, nie? niż czekać i... Bo tutaj powiem akurat, jeżeli chodzi o też negatywne moje doświadczenia, no największe porażki, jakie w życiu osiągałem, to raczej przez strach i takie uciekanie w kąt. Nie? Zamiast po prostu zmierzyć się z problemem, gdzie po prostu może bym poległ, ale to bym poległ od razu, a nie pierniczył się z tym problemem na przykład parę miesięcy. Nie? Bo to rzeczywiście ważne jest to, żeby samemu też, jako lider, jeżeli jesteśmy tym liderem, no wykazywać odwagę. Odwaga to nie jest brawura, odwaga to nie jest hamstwo i odwaga to nie jest. Oczywiście krzywdzenie ludzi. Nie Chodzi mi o to, że po prostu no, taka spójność wewnętrzna, nazwijmy to. Nie? Czyli taka strategia, że uciekamy przed problemem na coraz wyższe piętro, bo może przed pożarem na coraz wyższe piętro, nie jest dobre, bo w pewnym momencie już nie można wyskoczyć przez okno. Nie? Więc pamiętajcie o tym. Czyli wracając do tego... Tak, tak to tylko jeszcze wtrącę, że Aleksander dopisał, że na złej decyzji możemy się nauczyć, a brak decyzji powoduje stagnację i stopuje. Tak. Więc tutaj też trzeba pamiętać, że nasze działania mają też wartość taką często, że się uczymy, i o tym bardzo często zapomina się właśnie w organizacjach różnych, nie? że spróbowaliśmy czegoś, nawet jeżeli tego nie sprzedamy, no to kurczę, może nową technologię znamy, może nowe procesy mamy, może usprawniliśmy procesy, nie? więc jak najbardziej. Nie? Ta mutacja błędna, na przykład, nazwijmy to. Też jest korzystna, bo wiemy, w którym kierunku nie iść. To też jest cenne, nie? więc w dzisiejszych czasach ogromna ilość zasobów w organizacjach idzie, idzie na to, żeby te pętle zwrotne stworzyć, o których mówiliśmy, żebyśmy wiedzieli, jak jest i w jakim kierunku iść. Nie? I tutaj to, co już wcześniej też wspomnieliśmy, ludzie muszą czuć cel, czuć wizję, mieć świadomość, że to, co robią, ma sens i muszą mieć świadomość, w którym kierunku idą i co jest tym celem. Nie? Ja na przykład, y, akurat nie, nie, nie znam za bardzo CD Projekt Red, ale mam znajomego, który pracował przy Wiedźminie Dwójce, bardzo stara gra już teraz, i on mówi, że tam ludzie to po prostu mieli taką turbo motywację, że to głowa mała, nie? Akurat tam może inne rzeczy nie tak do końca działały świetnie, jak na przykład tam nie, nie, nie byli może tak super szanowani ci pracownicy i tak dalej, ale no, mieli bardzo jasny cel, który kochali po prostu, nie? Jeżeli uda się taki cel stworzyć, to dla ludzi to jest po prostu masakra, nie? jeżeli chodzi, znaczy pozytywnie mówiąc, nie? to jest coś, co po prostu potrafi wzbudzić ogromne zaangażowanie i te naturalne mechanizmy samoorganizacji szybciej po prostu zażrą, nie? I co jest też bardzo ważne, o czym mówiłem, to jest skupienie. Tutaj akurat mamy taki pomidorek, pomodoro, tak zwany, właśnie w kuchni się go używa. No to też, jeżeli mamy jasny, na przykład, time box, że mamy tyle i tyle czasu na zrobienie czegoś, no to od razu po prostu jest taki większy fokus na to nie? i rzeczywiście sama organizacja dużo szybciej, Zaczyna działać. Czasami jako szkoleniowiec na przykład zauważam, że grupa się tak mniej angażuje, na przykład, no to wystarczy im dodać po prostu następne zadanie, macie na to 5 minut. Nie? I już nagle jest mniej gadania o pierdołach, a więcej właśnie samoorganizacji. I też niesamowicie ważne jest to, żeby ludzie mieli prawdziwą autonomię, bo powiem Wam szczerze, że. Często mówi się, na poziomie deklaratywnym jest autonomia, a tylko mały błędzik zespół zrobi, od razu przychodzi menedżer i naprawia wszystko. Nie? Czyli tej autonomii nie ma, ona jest pozorna, ona jest tylko na poziomie deklaracji i ludzie muszą po prostu mieć świadomość, że jak włożą palec w kontakt, to ich kopnie prąd. Czyli tutaj jest bardzo trudna też decyzja czasami, jak poważny błąd można pozwolić ludziom zrobić, bo oni inaczej się nie nauczą nigdy, nie? Czyli zespół powinien mieć decyzyjność, i w momencie, kiedy podejmuje decyzje błędne, ma to negatywne konsekwencje. Oni muszą to czuć, bo to jest dorosłość. Nie? Oczywiście, jeżeli mamy zespół kompletnie niedoświadczony, no to stopniujemy to, nie? o czym jeszcze za chwilę powiem. Nie? O tym mówiłem już wcześniej, ale żeby to wybrzmiało, słuchajcie, bardzo jasne granice. To nie jest tak, że każdy może robić wszystko tylko w tym swoim konkretnym obszarze. Nie? Czyli przykładowo nie może nam zakresu biznesowego zmienić programista, a znaczy może proponować oczywiście, może dyskutować, ale od tego jest na przykład product manager czy product owner. Natomiast w swojej, w swojej że tak powiem, w swoim obszarze, to jest ich odpowiedzialność, ich autonomia. Nie? I pamiętajcie, bez tych jasnych granic po prostu burdel się kompletnie zrobi, nie? I też, co jest niesamowicie ważne, Należy bardzo mocno też pozytywne wzmocnienia robić. To trochę łączy się z tym, z tym poczuciem bezpieczeństwa, ale no, generalnie warto świętować sukcesy. Ja powiem wam szczerze, może to dziwnie zabrzmi, ale w paru sytuacjach, jak mieliśmy trudne, trud, trudno po prostu było z zespołem, miałem zespół, który był nieogarnięty, nowy trochę się bał. Jak tylko coś się udało, na przykład dostarczyć fajnego, prosiłem tutaj o zgodę i szampana piliśmy sobie, nie? żeby pokazać, że patrzcie dobrze, nie, super, jest energia, nie. I to jest właśnie fajne, pozytywne wzmocnienie, czyli chwalenie ludzi za dobre rzeczy, nie? ale to też, żeby to nie było tak, że chwalimy kogoś za coś, czego nie zrobił. To musi być szczere. My musimy naprawdę w to wierzyć. Nie? Tak, tu Aleksander e... dopisał, że kudosy. Na przykład kudosy, oczywiście. Wiecie, coś wyżej procentowego to zawsze lepsze nie? tak. Dobra, to miał być żart, no, ale wiecie o co chodzi. Nie? Tak, spadła wcześniej wtedy ta kiełbasa i piwo, nie więc. O na przykład nie, Ta, na czwartki można zrobić. Jasne. A tak poważnie, <noise> poważnie, żeby po prostu, no na przykład o, taka sytuacja, że był kryzys w firmie, zespół został po godzinach, nawet dwa dni. No i co się później stało? Przyszedł do nich prezes. I powiedział: Słuchajcie, chłopaki, bo tak, akurat sami chłopacy byli, bardzo wam dziękuję za poświęcenie, naprawdę dużo zrobiliście dla firmy. To, co bym chciał, na przykład, teraz, to każdy z was dostanie tutaj w ramach pracy masaż, nie? Dosłownie tak było, nie? I po prostu przyszła masażystka tam z łóżkiem i ktoś chciał, na przykład masaż, nie? Tu nie chodzi o to, że ich nie było stać na masaż, programiści zarabiają dużo, ale tu chodziło o symboliczne pokazanie właśnie wdzięczności, o te pozytywne wzmocnienie, nie? Super. Oni po prostu. Na pewno to mega... zapamiętają. No właśnie, nie? I to właśnie buduje. I takie rzeczy, to właśnie to są te rzeczy, które się pamięta. Nie? A to, że ktoś dostał podwyżkę, no to, to wiecie, no pieniądze motywują jakoś, nie? Na tym podstawowym poziomie. Brak pieniędzy bardziej demotywuje niż pieniądze motywują. Nie, więc symbolicznie trzeba pokazywać, wzmacniać, wyciągać te pozytywne rzeczy. Nie? I ja bym też traktował w ogóle samoorganizację jako taką roślinkę, o czym mówiłem trochę wcześniej. Jak z Szymonem mieliśmy tutaj tą, e, e, wydawało się, że dyskusja, okazało się, że po prostu myślimy tak samo. Że po prostu no, samoorganizacja to jest jak takie ziarno, które musimy zasiać, i my musimy pomóc mu wyrosnąć. Czyli no, na przykład no, początkowa taka mała roślinka, może być może nawet być w jakiejś, nie wiem, szklarni czy czymś takim. Powoli, powoli, coraz trudniejsze warunki, hartujemy to tak, jakby, nie? Czyli trzeba to zbudować, i na początku to nie będzie miało większej wartości dla nas. Po pewnym czasie dopiero zaczniemy zbiory, o tak można powiedzieć, już jak takie ogrodnicze tutaj mamy metafory, nie? Czyli Tutaj też warto mieć taką, taki mindset ogrodnika, ja bym powiedział, czyli mhm. nie wpierniczać, że tak powiem. To jest bardzo trudne dla niektórych. No, ja, jako ogrodnik, akurat jak jestem fatalnym ogrodnikiem, ale tak sobie to wyobrażam, dałbym warunki tej roślince, ale ona sama musi wyrosnąć. Ja nie mogę wyrosnąć za nią, ja nie mogę jej popchnąć, żeby rosła szybciej. Nie? I tak samo jest właśnie z tym zespołem. Zespół nie urośnie szybciej niż jest w stanie ale my możemy co najwyżej warunki dobre tworzyć, tam nie wiem, wodę, nawóz, nie wiem, co tam jest potrzebne, słońce jeszcze, nie wiem, muzykę klasyczną, niektórzy rośliną puszczają. Miłość. O, no dobra. <ślad> tak, kocham was, moi deweloperzy, ale chociaż <ślad> wiecie, to tak żarty żartami, ale jeżeli na przykład czują silną więź z liderem swoim, pracownicy, to dużo daje, ale nie chodzi mi o taką sztuczną więź, nie tylko, że poszliby w ogień za tą osobą, to jest no no, miłość to może mocne słowo, no ale nazwijmy to w ten sposób. Nie? Czyli pamiętajcie, niesamowicie trudne jest to, żeby się ludziom po prostu nie wpierniczać i cieszyć się. Jeżeli coś wyrosło, to super, ale to samo wyrosło i samo dalej będzie rosnąć, nie? żeby nie zabierać tej odpowiedzialności. To dla niektórych jest tak trudne, że to się w głowie nie mieści. Nie? Niektórzy są jakby wychowani w takim środowisku, właśnie, no, gdzie menedżer to jest menedżer, i trudno jest przekazać tę odpowiedzialność. Nie? Więc tak to, tak to wygląda. I teraz e, chciałbym zadać pytanie, czy są jakieś pytania, ale może zanim to zadam, to ja może opowiem o tych case'ach kilku, bo zostałem tutaj o to poproszony, więc pozytywny case był taki, że no, wchodzę do zespołu, zero samoorganizacji i wszyscy narzekają, że to nie działa. To to było powiedziane wcześniej już nawet. No i za, Ja zawsze zaczynam od tego, żeby się dowiedzieć, co ludzie myślą przede wszystkim, czyli one-to-one -one y sobie z ludźmi zrobiłem. E, dowiedziałem się, co im się podoba w organizacji czy tam w tym projekcie, Jakie ich potrzeby są spełnione, jakich potrzeby są niespełnione, co by zmienili najchętniej, i też dowiedziałem się, jakie frustracje mają. Spisałem to sobie, zrobiłem też tak, zwane, tak zwaną retrospektywę. To taki skramowy event, gdzie każdy miał po prostu okazję podzielić się tymi swoimi właśnie bolączkami, tymi rzeczami, które się, które się podobają, i szybko dowiedziałem się, co się dzieje. I teraz, jak najszybciej, ja, jako ich no, scrum master, ten lider służebny, jak najszybciej chciałem buy-in zrobić, chciałem zaufanie ich zdobyć, więc jak najszybciej zacząłem usuwać problemy, które oni widzą. Czyli, krótko mówiąc, coś było dla nich niejasne, mieli jakieś głupie elementy procesowe, pomagałem im je na przykład zmienić. Okazało się, że musieli chodzić na jakiś głupi event, który kompletnie nie miał znaczenia dla nich i dla projektu, no to pogadałem z managementem no i okazało się, że nie musieli tam chodzić, nie? czyli od samego początku pokazałem im, że jestem bardzo pożyteczny, miałem ten buy-in właśnie, nie? No i później no, takie no, narzędzie coachingowe proste zacząłem stosować. Nie? No i to w zasadzie wystarczyło w tym przypadku. Czyli na przykład na tym właśnie retro, jak był jakiś problem, to zastanowiłem się, okej, okay, no ale w zasadzie dlaczego ten problem jest problemem? Jakie ma negatywne konsekwencje? Ustaliliśmy to sobie. No dobra, a właściwie z czego on wynika? Jakie rutkozy są tutaj? Nie? No i zaczęliśmy tam gadać, czy to jest przyczyną, to jest przyczyną, to jest przyczyną, to jest przyczyną. No to pytanie jest zespołu to, co my możemy z tym zrobić? Nie? I Takimi prostymi metodami. Oni gdzieś tam zaczęli się włączać. Ja początkowo byłem bardziej zaangażowany, a później z czasem coraz mniej. No i na przykład ktoś, bo tam du, du, dużo, też, dużo też tam żartowaliśmy sobie, mieliśmy właśnie też fajną atmosferę, więc to też pomogło na retro, że oni czasami zaczynali rzucać takie, by się wydawało trochę takie szczapy rzeczy, a bo kiedyś był ekspres do kawy, nie? Tak, niby dla jaj, ale dobra, no to o co chodzi z tym ekspresem? Co było z tym ekspresem? No bo jak był ekspres, to byli tam jeszcze nasi tam jakiś koledzy z Ameryki wtedy jeszcze i tam w ogóle było fajnie, no ale co było fajnie? No bo my wtedy właśnie tak dużo śniadań mieliśmy razem, razem jedliśmy i to było fajne. No dobra, mówicie, że to działało kiedyś, no to co możemy zrobić teraz? Może zróbmy śniadanie, ktoś rzucił, nie? Dla jaj, niby? No dobra, to kiedy, nie? No co ty, Kuba? No słuchajcie, no zróbmy eksperyment, no co się stanie, nie? No to w piątek, nie? No i rzeczywiście tam ludzie zaczęli znosić jakieś tam pasztet, ktoś upiekł, ktoś sushi zrobił i tak dalej. No i okazało się, że to po prostu w cudzysłowie i w przynośni zażarło. Nie? Czyli tutaj sama organizacja była po prostu stopniowo wprowadzana i najważniejsze było dla tych ludzi po prostu wprowadzenie właśnie tego poczucia bezpieczeństwa, zrobienie porządku w tym, co jest, zdobycie zaufania, bo też problem jaki oni mieli to, że oni kompletnie nie ufali menedżmentowi, więc ja miałem tutaj trochę ciężki na początku kawałek chleba, ale jak zobaczyli, że przestałem gadać, a zacząłem coś robić i zmieniać, no to to pomogło. No to to jest akurat pozytywny przykład. Teraz, jeżeli chodzi o negatywny, no to zdarzyło mi się na przykład tak, że nie wziąłem pod uwagę y, roli menedżera, który był obok. I ja zaczynałem wprowadzać sobie tutaj samą organizację, tak jak wam mówiłem do tej pory, ale nie wziąłem pod uwagę, że co chwilę ktoś będzie mi się wcinał i. Jak tylko zespół chociaż trochę wykazywał samą organizację, przychodziła właśnie menedżerka, przejmowała kontrolę i lipa w zasadzie, nie? Czyli nie było tutaj jasnych granic, to był mój duży błąd. I w zasadzie, jak tylko coś wyrosło, to tak, jakby nie wiem, taka serenka przyszła i pędy zjadała od razu, nie? Więc tak to tak to bym powiedział. Taki fail tutaj był z mojej strony. Nie wziąłem to, to, tego w ogóle pod uwagę. No. To ja mam pytanie, bo ja w sumie zadałem to też pytanie o tę samą organizację. Czyli tak podsumowując, rozumiem, że ty zadałeś na początku jakieś pytanie otwarte, które było otwarte. Co można by zmienić, jakieś są blokery, i to, było otwarte, to była otwarta dyskusja, to nie było coś w kularach, wszyscy o tym wiedzieli. I ktoś rzucił o tym termosie. A druga rzecz, że jak przychodził menadżer, który miał ten mindset taki przywództwa, takiego, nazwijmy, jednoosobowego, to chciał ci pewne rzeczy narzucić i wtedy, jeżeli ty nie, nie dałeś stop, no to on wtedy zbierał. To, co ty zasiałeś, że tak powiem, zamiast to wyrosło, tak. I tak no może trochę to jeszcze inaczej, roz... ale to, to dzięki, że pytasz, bo to może rzeczywiście było niejasne, bo ja mam w głowie to przed oczami, a wy nie. Więc rzeczywiście warto to doprecyzować. Nie bardziej mi chodziło o to, bo to była bardzo fajna osoba, e, kochana przez zespół, tak w cudzysłowie, bardzo dużo robiąca dobrego. To nie jest tak, że to był zły, zły czarny taki wiecie, wilk, mhm. który po prostu poluje na mhm. owieczki. Tu chodziło po prostu o to, o to po prostu, że ta osoba miała taki charyzmat. Tak po prostu funkcjonowała, że jak była otwarta dyskusja, to co byśmy zrobili? To słuchajcie, to ja mam pomysł, to zróbmy tak, tak, tak i tak. Nie? Czyli przejmowała naturalnie kontrolę nad wszystkim. Nie? I ci ludzie tak naturalnie, że tak powiem, tracili tutaj tą odpowiedzialność, nie? Bo był jeden Chęć. silny lider. Czyli to była, to była naturalna osoba taka, bo to też nie jest tak, że te osoby są złe czy niepotrzebne. Są obszary, na przykład zarządzanie kryzysowe, gdzie te osoby są bardzo wskazane, nie? Ale to jest inna kwestia. Więc bardziej chodziło o to, że nie było stworzonych odpowiednich granic. Ja nie potrafiłem ich stworzyć, szczerze mówiąc. Ja też powiem szczerze, że ja na przykład mam styl prowadzenia szkolenia, taki bardzo mocno przekazujący odpowiedzialność i jak prowadzę to z drugim trenerem, to czasami mam problem taki, że ja z tym trenerem nie ustalam jasnych granic i on zaczyna na przykład rozwiązywać za, za ludzi problem, który ja rzucam. Nie? I to właśnie, chodzi, chyba o to tutaj mi chodzi bardziej. Nie, nie wiem, czy to jest jasne. Tak, myślę że, myślę, że tak. Myślę, że, że tak naprawdę to jest jakiś wstęp i zaproszenie, żeby coś takiego we własnych organizacjach zacząć, ale chciałem się dowiedzieć, jak to wyglądało u ciebie, bo myślę, że to jest mega ważne. Tak, tak, ale to jeszcze mogę jakieś case'y podać, jak, dlaczego to mogło nie zadziałać, bo to, to jeszcze jeden tylko. Już to nie, to, to może sobie? w drugą stronę, co trzeba zrobić, żeby uniknąć tego i żeby to zadziałało jednak. <laughs> Czyli stawiać mocne granice temu staremu menedżmentowi. No ten, tak, ten, tak, ten, tak znaczy nawet nie, że stawiać mocne granice, ustalić granice, nie i też. Mhm. No i tutaj też mogę powiedzieć, czasami też trzeba chyba, no nie wiem, no może negatywnie zabrzmie, ale no też odpuścić, nie, bo ja mógłbym na przykład tutaj bardzo mocno próbować budować w tym zespole samą a to jest na przykład gleba, nie, 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 nie za fajna tutaj, nie? Mogłem mhm. tą energię mhm. wykorzystać i w trzech innych w tym czasie, czasie w, w tym czasie w trzech innych zespołach. Zrobić tą samą organizację. I teraz akurat zobaczcie, no, niby negatywny case study, ale mamy tutaj, co na co należy zwrócić uwagę, i tutaj też jeszcze jeden negatywny case study był taki, że ja, jako Master wszedłem do zespołu i bałem się po prostu, jak jasna cholera, i po prostu autorytet bardzo szybko straciłem. Zespół był też trudny, powiedzmy, nie, i sama organizacja też w różnych miejscach nie zadziałała, bo po prostu. No Nie pokazałem tutaj, że jestem wartościowy, nie pokazałem po prostu, że no można mi zaufać. Oni, oni nie mieli poczucia bezpieczeństwa przy mnie, no bo jak można komuś takiemu zaufać? Dobra, ale czyli trzeba po prostu też ten buy-in mieć, nie? Ale też, no tak, jak zespół jest po prostu przyjazny, to nie ma, nie ma co przesadać. Dobra, słuchajcie, jakie pytania są? Już I jeszcze tutaj, tutaj pytania, no? Aleksandra napisała, że można uderzyć w ciekawość. No oczywiście. I tutaj bardzo fajnie jest stosować pewnego rodzaju gamifikację taką, nie? że zadania jakieś ludziom przekazywać. To ja, już może włączę się tutaj, przestanę udostępnić ekran. Można na przykład jakieś różnego rodzaju no, gry, symulacje z ludźmi robić, nie? na przykład Twig, the Working progress game, gdzie po prostu zespół sobie przepływem sam zarządza, rzuca kość, jest wesoło, do tego można jakąś pizzę zamówić czy coś, nie? Mhm. Można też jakieś po prostu warsztaty robić, gdzie ludzie. Doświadczą tej samej Nagle kurczę, no rzeczywiście, nie. Jest taka na przykład kwestia, taka, takie, takie, takie fajne warsztaty są z użyciem piłeczek pingpongowych, że tam ludzie punkty zdobywają. Tak ktoś chce może wygooglować, albo mnie tam zapytać na jakimś LinkedIn, jak to dokładnie wygląda, ale ludzie na początku myślą, że organizacja nie działa. Nagle oni tej samej organizacji doświadczą i tak po godzinie, o kurde, no rzeczywiście, przecież nie mieliśmy menedżera, a osiągnęliśmy dobre wyniki, nie? Pytanie, co w przypadku porażki jak można karać? Nie chodzi o to o jakieś konsekwencje kwotowe lub zwolnień, aby w grupie była świadomość porażki, że są jakieś konsekwencje. Wystarczy po prostu o tym publicznie pogadać, to mi zazwyczaj wystarcza. Nie? Słuchajcie, ostatnio zaplanowaliśmy sobie na, tę, na te dwa tygodnie taką pracę, nie dowieźliśmy nic. Słuchajcie, co powinniśmy z tym zrobić? Nie? Jasne zmierzenie się z problemem, no bo Ludziom będzie głupio, szczerze mówiąc tak, już mi to zazwyczaj wystarczy. Nie było potrzeby takiej, że ktoś musiał jeszcze batem dostać, nie? ale to znowu to ja i, i organizacje, w których ja pracowałem, może IT jest specyficzne też trochę, nie. Ale pewno, bardzo bym iść. uważał z tym takim mocnym karaniem, bo to już jest takie takie ktoś ma poczucie, no nie no, to ja tu się staram, a mi kasę biorą, o nie, takiego wała, więcej nie wy, wy, wyjdę poza szereg, nie? więc bardziej chyba świadomość, że coś poszło nie tak, i mówienie o tym otwarcie, i szukanie. I szukanie rozwiązań. I tu jest ważne, skupiamy się na problemach, a nie na osobach, które popełniły błąd, nie? czyli nie dowieźliśmy, a nie że Jan Kowalski spowodował, że nie dowieźliśmy. Czyli bardzo trzeba uważać tutaj na tak zwany antypattern blamestorming, czyli szukanie winnych i opieprzanie tych, którzy no, zawalili. Nie? Konsekwencje to naprawa problemu, kara jest oderwana od konsekwencji. Yy, chyba nie zrozumiałem. Konsekwencje to naprawa problemu. No tak, kara jest oderwana od konsekwencji. No tak, no jest oderwana. Ja bym tutaj z karami bardzo mocno uważał, w każdym razie. Samo otwarte mówienie, po prostu myślę, powinno wystarczyć. Mi przynajmniej wystarczało. Jest jeszcze takie niecałe, no 12 minut niecałe, to proponuję pomału przyspieszyć, bo jeszcze jest kilka ale pytań też zaparkowanych. Ja wiem, ale jest kilka pytań zaparkowanych, także. z no mogą Już pytania, ci mówię. Koniec? Tak, tak. Czy samoorganizacja samo rzeczywiście się opłaca? Czy możemy, nie wiem gdzieś, jakieś badania na ten temat, na przykład? Tak musiałbym zobaczyć. poszukać. No nie mam takich wiecie na wyciągnięcie ręki, nie. Mm -hmm. Okej. Okay. To wracam do pytań Szymona. Ale Szymon raz... mówił, że już chyba jest ok. Ale dobra, jasne. A tak, ale prosił jednak o rozmowę o ciemnej stronie samorganizacji, a przede wszystkim zagrożenia dla samorganizacji zespołów. Dobra, no to ciemna strona samorganizacji może być taka, że no jak wszystko możemy zrobić to źle, że po prostu no, zrezygnujemy z silnego leadershipu menedżera na przykład, no i mamy ludzi, którzy nie będą się samorganizować, no to będzie dużo gorzej, no, czyli spadek w efektywności, jak jest to zrobione źle. Druga kwestia, zagrożenie jest takie, że początkowy, początkowe, początkowo będzie to nieopłacalne. Początkowo będzie to działało gorzej niż później, więc to jest inwestycja. To kosztuje na początku, a później jest tańsze. To ja bym powiedział, to jest ciemna strona samorganizacji I też, jeżeli nie mamy jakichś super doświadczonych ludzi, to w momencie kryzysu oni nie zadziałają szybciej niż menedżer, nie? Więc i tak warto mieć silne jednostki, nazwijmy to, na wypadek właśnie jakiegoś kompletnego kryzysu. Jak na przykład produkt przestaje kompletnie działać, krwawimy gotówką, no to być może zespół nie jest jeszcze gotowy na to, żeby w takim obliczu, bo to jest bardzo niski poziom bezpieczeństwa wtedy psychologicznego, oni mogą wtedy nie wykazać inicjatywy. Więc wtedy to potrzebujemy to jest... silnego lidera. To w IT się nazywa taki fallback, nie? czyli coś takiego, do czego możemy na szybko wrócić, jako takie zapasowe coś. No to e, rollback, ale to, to nie chodzi A, to o to. Nie chodzi o to, że wrócimy do kodu, tylko chodzi o to, że mamy kogoś, na kim możemy się oprzeć lider silny, nie? Himen, He Herkules, że pójdzie z przodu, więc warto mieć w obwodzie kogoś takiego, więc. Słuchajcie, samoorganizacja jest narzędziem, ona nie rozwiązuje wszystkich problemów, jakie we wszechświecie występują. Nie jest po prostu moim zdaniem nowocześniejszym i skutecznym sposobem pracy. I teraz też warto z samoorganizacją nie przesadzać, no bo jestem w stanie sobie wyobrazić też mega turbopowtarzalną powtarzalną pracę, no, przy której samoorganizacja to będzie strzelanie z armaty do komara. Nie? No, kopiemy no, w cudzysłowie, tak się mówi, taki jako przykład. Trzeba wykopać rów. No to kurczę, no to po prostu jedna osoba mówi jaki rów, a reszta kopie, a nie trzeba tutaj budować zespołu i tak dalej się w to bawić, bo wtedy po prostu no, ten zwrot z inwestycji będzie niski, nie? Czyli w zbyt prostych rzeczach czasami po prostu nie warto się też w to bawić. No to bym powiedział, że to są te, no nazwijmy, ciemne strony samorganizacji. Jeżeli coś pominąłem, ktoś ma jakiś pomysł, to oczywiście zapraszam do dyskusji, bo. Bo, bo, okay, bo to ważne. To, I mówiłeś o jeszcze jednym zaparkowanym temacie. To znaczy trochę więcej. Jest kilka komentarzy, które w ramach flow po prostu przypominaliśmy. Tutaj tak. Aleksandra wtedy odwoływała się do decyzyjności, że dobra decyzja to podjęta decyzja, ponoć takie powiedzenie. Tak, Jedziemy dalej o tym, jak mówiłeś o tym uprawianiu gleby, że bambus najpierw 2-3 lata nic się nie dzieje, a potem centymetr na dzień rośnie. No, ciekawe z tym bambusem, tylko dodam, że to może ta sama organizacja trochę szybciej. Na początku nic, a później jednak coś, ale rzeczywiście nie. Tak, później Krzysztof pyta się, czy będzie kolejne piwo i kiełbasa Jakub. No, raczej. Na dniach będzie, no może za tydzień, myślę, za półtora będzie ogłoszenie. A czy piwo i kiełbasa to taki antykonferencja, którą organizuje. A, okej. Okay. Spoko. I tutaj jeszcze raz Aleksandra, w kontekście tej zbitej szklanki, jeszcze przypomnę: posprzątanie zbitej szklanki to konsekwencja, kara to brak telewizji. I tutaj ciąg dalszy się pojawił. Konsekwencja to naprawa problemu, kara to jest, jest oderwana od konsekwencji. Mhm. No znaczy ja, ja nie mam dzieci, nie wiem, jak się dzieci wychowuje, ale no zakładam, że no. No jeżeli na przykład opieprzyłbym dziecko i posprzątał za nim, no to to chyba nie jest dobry pomysł, nie tak obstawiam, że lepiej, żeby po prostu dziecko. No narobiłeś na, 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 na bałaganu, no to teraz męcz się z tym nie? naprawdę. Pewnie tak bym wychowywał dziecko, ale nie znam się na dzieciach, więc pewnie jak no, będę myślę, miał że dzieciak, to jest, to się zmieniał, tak, to jest raczej inny zupełnie temat, bardziej związany z leadershipem. Tutaj no tak, Krzysztof tak. widzę, szaleje ze szczęścia, że będzie ta kiełbasa. E. A, no dobra, no, do ekstra, no to ekstra, cieszę się, nieco? Już, już nowe tutaj przepisy ćwiczę. Ale dobra, dobra, słuchaj, mówiłeś jeszcze, że mamy jeden temat, to może go zamknijmy. Siedem minut właśnie zostało. To, to w sumie to, to są te najważniejsze rzeczy. Jeszcze takie organizacyjne. Co z muralem? Czy on będzie jakoś żył? Czy go jakoś zapisujemy? No, mogę wygenerować z niego, że tak powiem, PDF-a. Okej, okay, tutaj Szymon też napisał, że nie tylko Krzysztof, ale on też czeka w domyślenie na piwo i kiełbasę. W domyśle dla tych, co nie wiedzą, chodzi o konferencję, a nie o piwo i kiełbasę. Chociaż nawet anty. Też, <laughs> nawet znaczy, anty. Może, może po prostu przyjeżdżają ludzie, żeby pojeść, a nie tam. <laughs> Dobra. Okej, okay. <laughs> dobrze. No i tutaj taką mam refleksję już się w chyba sam włączę, że to dzisiejsze śniadanie, nie wiem, czy to ktoś zauważył, no na pewno dało się odczuć, że jest takie samoorganizujące się, tak? No bo hmm. ja ci powiem z doświadczenia. Bardzo często takie jest, że ktoś przychodzi z, no, z prezentacją lub nie, ale no, ta prezentacja jest takim przez godzinkę na przykład, a później jest jakaś dyskusja. A u ciebie ta prezentacja była, ale ten mural bardzo mocno wszedł i powiem szczerze mówiąc, że to jedno z takich najbardziej dynamicznych śniadań. E, I bardzo duża dyna, dynamika była, dużo interakcji. Bardzo się cieszę, że, 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 że się tak wszyscy zaangażowali. Także myślę, że to jest super format i to też pokazuje siłę tego, bo ty jako mówca, nie, nie, nie zrobiłeś nam wykładu teraz, jak na studiach klasycznie. E, mhm. Przynajmniej tam, gdzie czego ja doświadczyłem, że przychodzi pan wykładowca i ja wszystko wiem i wam wszystko powiem, tylko ty nas tak właśnie zaangażowałeś, tak? Czyli dokładnie tak, jak masz swój kanał na YouTube, przypominam, zainspiruj mnie Kuba. To zainspirowałeś nas przede wszystkim, żebyśmy powiedzieli, jak widzimy samą organizację, przeszli przez wartości, jak, jak my byśmy widzieli wdrożenie, a ty tak naprawdę celując w nasze miejsce, nazwijmy to, nie, nie chcę tego oceniać, że jesteśmy na jakimś tam poziomie zaangażowania czy samorganizacji, bo każdy gdzieś jest, ale chodzi o to, że nawiązywać bezpośrednio do tego, gdzie my jesteśmy, bo gdybyś ty przygotował materiał od A do Z, nie wiedząc, jaka jest grupa odbiorców, zawsze można oczywiście zrobić ankietę. Ja mógłbym zrobić ankietę, ty mógłbyś zrobić ankietę i mniej więcej wiesz, gdzie jest grupa, ale jeżeli my na bieżąco od odpowiadamy ci na muralu, to ty bezpośrednio możesz dopasować treści. Ta prezentacja też żyła w ramach samorganizacji, więc tak naprawdę ten mural, to jest coś, co my sami zrobiliśmy i ja Ci bardzo dziękuję za, za to doświadczenie, bo to jest tak zwane walk the czyli dokładnie robisz tak, jak mówisz, tak? czyli jesteś tym konsekwentny i integralny, bardzo się z tego cieszę, Ale czyli dziękuję, te wartości ja, pozytywne. Słowa, to mam nadzieję, że moja żona mówiła, że może też dołączy do tego śniadania, to mam nadzieję, że <laughs> słyszy, jak nie ktoś... <śmiech> <śmiech> może dopisać w komentarzu. <laughs> Słuchajcie, mamy cztery minuty dosłownie, także jeżeli macie jeszcze jakieś pytania... Do Kuby to śmiało. Jeżeli nie, no to zaraz skończymy, Można też pytać Kuby na Kubę na, na Likedinie, Podejrzewam, czy na fejsie. Zapraszam. Na, oczywiście. Na Likedinie z doświadczenia wiem, że jest bardziej responsywny. <śmiech> 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 tak. Będzie też nagranie na turkusowych śniadaniach i, i co? No i, i, w sumie, i w sumie tyle. Ja ci Kuba, bardzo dziękuję. Bardzo super śniadanie. Zainspirowałeś na pewno mnie I, i wiem już, czego się mogę spodziewać przy, przy wdrażaniu samej Akurat to jest temat, który też szczególnie śledzę. O, i tutaj już Szyma napisał, że to będzie dobry dzień, bo dobrze rozpote, rozpoczęty dzięki panowie. No tak. Ja, ja, ja też chciałbym jeszcze coś na koniec powiedzieć. Chciałem Łukaszowi bardzo mocno tutaj podziękować i też no, po prostu no, fajnie, że taki community fajne zgromadziłeś, nie? Bardzo dojrzały Oj, community. to nie tylko ja, ale rzeczywiście zaczęło Aha. się we Wrocławiu, natomiast ja go nie zacząłem, nie? A, okay. No dobra, w każdym razie dziękuję, że mnie zaprosiłeś w takim razie. No jak najbardziej też zapraszam Cię do śledzenia różnych tematów, bo dotykamy właśnie takie tematy na, na krańcu, że tak powiem, on the edge, czyli takie na bardzo wysokim poziomie innowacyjności. Myślę, że to, co ty robisz, ja wiem, że prawdopodobnie większość firm, z którymi się spotykasz też IT i ludzie, którzy działają w skramie, chociażby to są deweloperzy, ale chciałbym tu podkreślić, że to są generalnie wytwórcy, więc to mogą być ludzie, którzy nie działają w IT i to może być naprawdę coś innowacyjnego, a też działam w startupach i, i wiem, że jest duży potencjał na to, co robisz w ty, na tym rynku, nie? Taka dygresja. E, Okej, okay. no to jeżeli nie ma pytań, to już pomału kończymy. E, ja tylko przypomnę, że spotkaliśmy się w ramach kilkusów wisielań, które odbywają się co drugi piątek miesiąca, jeżeli chodzi o Wrocław akurat. Są też w innych miastach, także zapraszam też szczególnie teraz do poznania nowe śniadanka się otwarły. W firmie OpenNexus, także jest, jest co jeść i czym <grym> się dzieli doświadczeń. Super. No, to chyba tyle. Dzięki, kuba, wielkie, jeszcze raz. Strzałeczka. Dziękuję Wam bardzo no i miłego piątku. Dzięki, o i tu Wojciech też bardzo dziękuję, super spotkanie, dzięki Wojciech, że byłeś, także zapraszam też na kolejne, no i zapraszam też do zobaczenia kanału na YouTube Kuby, bo no, jest okay. się czym inspirować, nie, naprawdę jest spoko, nie? jest to e, miąższ, jest to bardzo merytoryczny o. kanał, także mi się podoba. Dziękuję zaprasza. bardzo, same pozytywne tutaj wzmocnienia dla Kuba, a Jakub <śmiech> lubi, <śmiech> więc dzięki, dobra, to co, to dzięki jeszcze trzymajcie dzięki się, raz, trzymajcie się. Dzięki raz, trzymajcie się, hej.